Dzień dobry Państwu. Otwieram 28. sesję Rady Miejskiej w Radzyminie. Dziękuję bardzo. W sesji bierze udział 18 radnych. Rada jest władna do podejmowania decyzji. Przedstawię Państwu teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwał. Projekt numer 1 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Uchwała numer 2 w sprawie uchylenia uchwały numer 237/20/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany uchwały nr 295/27/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 63/9/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji gminy Radzymin na lata 2016-2023. Uchwała nr 5 w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie budowy targowiska przy ulicy Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także upoważnienia burmistrza Radzymina do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uchwała nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 474/41/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 roku dla części działki o numerze ewidencyjnym 9/0105 w Radzyminie. Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Uchwała nr 8 w sprawie uchylenia uchwały nr 303/27/2016 dnia 26 września 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Ruda. Uchwała nr 9 w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin. Uchwała nr 10 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty. Uchwała nr 11 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uchwała nr 12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2016. Uchwała nr 13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzymin na lata 2016-2024. Punkt 5 porządku obrad. Informacje o działalności burmistrza w okresie między sesjami.
Punkt 6. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Punkt 7. Wolne wnioski i informacje. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Panie Przewodniczący, jeśli można, w związku z realizacją wniosku z komisji chciałbym zaproponować wycofanie z dzisiejszego porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia programu, przepraszam bardzo, rewitalizacji i uchwała ta byłaby przedmiotem dyskusji na odrębnej sesji nadzwyczajnej. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę, zatem przystąpimy do przegłosowania wniosku pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana burmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały numer 5? Proszę o podniesienie ręki do góry. 4. Przepraszam. 18 za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dobrze, przechodzimy do przegłosowania porządku obrad po zmianach. Kto z państwa radnych jest za porządkiem obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki do góry. 18. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Zatem przystępujemy do realizacji porządku obrad. Oczywiście zapomniałem przywitać wszystkich państwa na dzisiejszej sesji. Bardzo serdecznie witam wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. Punkt 3 sesji, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Każdy z państwa radnych dostał projekt protokołu. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Słucham, Wisław Solarz. Uwagę, że zgodnie z zapisami z poprzedniej sesji nie otrzymałem do tej chwili materiałów. Tak? Już kilka razy prosiłem pana przewodniczącego na komisji, żeby ten temat ruszył jak kamień w wodę. Myślę, że może to jest ten czas, żeby te w końcu materiały je otrzymać. Tak? A jakich materiałów? Na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o przebudowie drogi chyba Eleonoryczna-Toryskiej. Tam było zwiększenie na wartości o 90 tysięcy złotych. Miały zostać przekazane materiały. Do tej chwili minęło miesiąc czasu. Tych materiałów nie ma. Ja myślę, że to nie jest dobra praktyka. Temat to nie jest pierwszy, to jest już jakby któryś, bo materiały nie dochodzą. Na komisję są, jest tam również ludzie proszone o przekazywanie różnych umów, materiałów nie ma, tak? Maile, żadnych informacji nie ma. Mam właśnie prośbę, żeby jednak to troszkę zmienić. W Dniu Komisji Infrastruktury takie materiały zostały maila. Proszę? W Dniu Komisji Infrastruktury przesłałem takie maile. Takie absolutnie materiały. Żadnych materiałów nie ma. Do tej pory minął miesiąc, nie ma nic. Odbijemy maila, otrzymamy. Proszę, przekazać. Tak, proszę, Zbigniew Gołąski. Przepraszam bardzo za spóźnienie. Ja może nie odnoszę tego punktu, ale w kwestii formalnej chciałem się tylko zapytać, czy jest sesja transmitowana na żywo. Czy nie mamy problemu w respondzie? Sesja jest transmitowana na żywo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ta uwaga kolegi Wiesława Solarza nie dotyczy jak gdyby protokołu. Zatem kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki do góry. 16. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję bardzo. Tak tylko może w kwestii wyjaśnienia. To, o czym mówił kolega Wiesław Solarz, dotyczy się jak gdyby realizacji wniosków z sesji, więc w tym punkcie programu wydaje mi się, że warto jeszcze to powtórzyć, czy też wspomnieć o tym. Chciałem zwrócić uwagę, że to nie były wnioski, to były po prostu nasza wspólna właśnie rozmowa, materiał miał być przekazany. Ja rozumiem, ale to nie był wniosek. Naprawdę nie polemizujmy dalej. Chodziło o to, w tym punkcie, czyli o przyjęcie porządku.
Dobrze. Przyjęcie protokołu. Dobrze. Przystępujemy do realizacji 4. punktu porządku obrad. Przyjęcia uchwał. Uchwała numer 1 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Każdy z Państwa dostał uchwały w materiałach, tak jak i na poprzedniej sesji, nie będę odczytywał całej treści. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań, zatem zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała kolejna w sprawie uchylenia uchwały numer 237 /20/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 237 /20/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radzyminie. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała kolejna w sprawie zmian uchwały numer 295/20/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały numer 63/9/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Otwieram dyskusję. Pytań nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały 295/27/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały numer 63/9/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Panie Przewodniczący, ja jeszcze raz uwaga. Jednak mam sygnały, że sesji nie ma na żywo. Także może jest jakiś problem tutaj na oczy. Ale bym prosił o sprawdzenie. Jednak jest prawda, że nie jest na żywo. To poproszę o minutę przerwy. Dobrze, zarządzam 5 minut przerwy. Myśku, ja też próbowałem tam przy komputerze, nic nie da się zrobić. Ale Ernest, to nie jest na mnie. Dobrze. Ja tylko panowie, się w imieniu mieszkańców. Zakończmy na... Panowie... Ja też próbowałem i nie da się zrobić. Nie, to zupełnie nie da się zrobić. Ale... Kamil.
sesja będzie retransmitowana, nic nie poradzimy na to, że w tym momencie nie możemy tego transmitować live. Przystępujemy do rozpatrzenia kolejnej uchwały. Ja bym prosił o ciszę na sali. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie budowy targowiska przy ulicy Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także upoważnienia burmistrza Radzymina do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Otwieram dyskusję. Co? Mamy pana mecenasa, który przyjeżdżał do nas na komisję, udzielał informacji, również został zaproszony na dzisiejszą sesję, żeby jeśli są jakieś wątpliwości, kolejne pytania, móc na sesji je rozwiać. Czy są... Wiesław Solarz. To będzie do pana mecenasa? To ja bym prosił pana mecenasa między Tomkiem a Ewą, żeby udostępnić mikrofon. Dzień dobry. Mam do pana mecenasa takie mało pytanie. Na komisji infrastruktury rozmawialiśmy o umowie, bo to jest pana zakres. Zapytaliśmy się, jaki będzie termin realizacji tego zadania. Zostało nam powiedziane 24 miesiące. Na komisji budżetowej zostało powiedziane, że to będzie 30 miesięcy, 2,5 roku. Więc mam teraz pytanie, jaki w końcu jest ten czas? Proszę Państwa, my w tym momencie terminu, jeszcze raz wszystkich Państwa witam, Marcin Babrzniak, adwokat. My w tym momencie terminu realizacji przedsięwzięcia nie możemy narzucić, nie powinniśmy tego robić, pozostawiając tę kwestię po pierwsze do ustalenia w toku negocjacji najpóźniej. Termin wykonania inwestycji powinniśmy określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ja Państwu powiem dosłownie w kilku zdaniach, ta procedura sugerowana do wyboru partnera to jest dialog konkurencyjny. Ona składa się tak naprawdę z trzech etapów. Pierwszy etap to jest zaproszenie do składania wniosków o udział w postępowaniu, gdzie jest prowadzona wstępna selekcja podmiotów w jakiejś mierze wiarygodnych z doświadczeniem i ze zdolnością finansową do realizacji inwestycji. Później z tymi podmiotami prowadzony jest dialog, czyli de facto negocjacje w zakresie wszystkich aspektów technicznych, prawnych i finansowych, po czym składanie ofert w oparciu o specyfikacje następuje po przeprowadzeniu negocjacji. I teraz ta inwestycja powinna być tak zrealizowana, by jednocześnie zachować bieżącą działalność targowiska. Myślę, że nie byłoby w interesie miasta, mieszkańców, wszystkich tych, którzy korzystają z targowiska, wyłączenie całego terenu na okres, nawet jeżeli to byłoby 12 miesięcy, ale po prostu wyłączenie targowiska. Stąd partner prywatny powinien tak zorganizować roboty, żeby wykonywać sukcesywnie inwestycje, jednocześnie utrzymując zdolność targowiska do obsługi jego klientów i użytkowników. I teraz my powinniśmy sobie zostawić możliwość ustalenia z przyszłym partnerem, tym, który to będzie projektował, wykonywał i te prace organizował, jak on widzi możliwość zapewnienia bieżącej działalności targowiska przy jak najszybszym wykonaniu robót. I my po usłyszeniu stanowiska potencjalnych wykonawców w specyfikacji przyjmiemy ostateczne rozwiązanie, gdzie możemy z góry narzucić 12 miesięcy, 24 miesiące, 18 miesięcy, przy jednoczesnym zachowaniu operacyjności targowiska, tylko my na tę chwilę nie możemy z pewnością ustalić, jaki termin będzie optymalny, jak optymalnie te roboty da się zorganizować. Dlatego po to w ogóle jest dialog konkurencyjny, bo my nie mamy gotowego projektu technicznego, specyfikacji technicznej, gdzie szukalibyśmy tylko wykonawcy na gotowy projekt. My dopiero z potencjalnym partnerem chcemy tę kwestię techniczną ustalić, więc ja zakładam, że to nie powinien być termin dłuższy niż 24 miesiące, ale chcę zostawić możliwość Państwu negocjowania z przyszłym wykonawcą, jak ten termin skrócić maksymalnie, jednocześnie zachowując sprawność targowiska do obsługi klientów i użytkowników. Dziękuję bardzo. Ja mogę chyba dalej, tak? Można dalej?
Tak, zanim zadasz kolejne pytanie, informuję, że sesja jest już live. No, szczerze mówiąc, zgadzam się z tym, co Pan mówi, ale tak nie do, no, nie, do, nie do końca. Dialog to jest dialog, tak? No jednak tutaj no, zamawiający ma główne zdanie, jaki ma być standard no, wykonania, jaki ma być no, termin. Szczerze mówiąc, do tej pory chyba nie ma żadnej takiej, no nie było chyba takiej umowy realizowanej przez gminę, żeby nie był od razu termin określony, tak? Ile ta umowa ma być realizowana. Mogę odpowiedzieć? Tak. Proszę Państwa, na chwilę obecną mamy około 110 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartych w Polsce, albo w oparciu o prawo zamówień publicznych, albo w oparciu o ustawę o koncesjach. I w większości z tych postępowań, a dużo częściej postępowań znam bądź jako osoba, która w nich brała udział jako doradca, bądź po prostu jako osoba, która profesjonalnie ten rynek śledzi, termin wykonania robót nie był z góry narzucany, bo w niemal wszystkich projektach, z wyjątkiem być może 6-7, nie było projektu technicznego na stole na samym początku. Właśnie po to stosowano procedurę PPP i formę negocjacyjną wyboru partnera, żeby najważniejsze kwestie procesu budowlanego ustalić w toku negocjacji, a później narzucić. I tu Pan Radny ma pełną rację. Zamawiający jest gospodarzem postępowania, dlatego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która tutaj powstaje inaczej niż zwykle przy przetargach, bo przy przetargach od razu coś z góry narzucamy i nie ma przestrzeni, żeby z potencjalnymi wykonawcami w ogóle o tym dyskutować. Tutaj jest najpierw przestrzeń do dyskusji optymalnych warunków, a później jest dopiero specyfikacja i de facto takie jak w przetargach ofertowanie. I tu my będziemy musieli ten termin oczywiście narzucić, bo uważam, że ta kwestia powinna zostać wynegocjowana i ustalona właśnie w toku dialogu. Ja myślę, że na tą wiedzę, którą mamy no, dzisiaj, śmiało może dzisiaj, no to czy jednak ten czas, 24 miesiące, to był czas bardzo, bardzo dobry. Myślę, że szkole żeśmy zbudowali bardzo szybko, więc ja myślę, że jeśli chodzi o inne rzeczy, więc ja myślę, że taki ta 24 miesiące, to nie jest stale wygrywane. Oczywiście, nie jest przeszkodą, by już dziś w ogłoszeniu, a jak najpóźniej, to powinno być określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ten termin określić na sztywno. Mam takie konkretne pytanie, bo tylko jakie kary umowne zostały przewidziane za nieotrzymanie tego terminu? Za niedotrzymanie terminu wykonania robót partner prywatny będzie musiał kary umowne zapłacić. Jest taka okoliczność wprost przewidziana. Natomiast kwestie wysokości kar umownych, oczywiście my możemy jakoś proponować, ale to też jest kwestia do negocjacji. Czyli zapis w tej umowie już jest, że za niewykonanie. Oczywiście, za tego, niewykonanie, za nieterminowe wykonanie, mimo że partner robi to za swoje pieniądze na tym etapie, w oparciu o swój projekt, jako inwestor w rozumieniu prawa budowlanego, jak najbardziej jest przewidziana kara i sankcja za nieterminowe wykonanie umowy. Dlaczego? Bo to, że partner finansuje to początkowo z własnego kapitału, to nie zmienia faktu, że realizuje Państwa inwestycje na Państwa działce i ta inwestycja w momencie wykonania staje się własnością miasta Radzymi. Jedyna różnica polega na tym, że zapłata za te roboty to nie jest klasyczna zapłata, prawda, w oparciu o faktury od razu, tylko jest to ta zapłata rozłożona na spłaty wynikające tak naprawdę z uzyskanej przez partnera opłaty targowej. Więc partner i tak te pieniądze dostanie, bo my w drodze umowy PPP dajemy mu de facto wyłączność na pobieranie opłaty targowej. Oczywiście mówię w pewnym cudzysłowiu, bo partner stał się inkasentem opłaty targowej, będzie jeszcze wymagana już po zakończeniu procedury uchwała Rady Miasta o wyborze inkasenta. Te dwie czynności muszą jakby iść w parze. Wybór partnera, a dopiero później wybór inkasenta. Czy mógłby Pan w tej chwili przytoczyć ten właśnie zapis, który mówi o karach? Prosiłbym o chwilę, muszę komputer uchronić Pan. Thank you.
może się zamienić w takim razie. Może niech pan tylko już. Co? Dziękuję. Będzie o wiele bardziej. Jeżeli Państwo mają dalsze pytania, bo zanim się tu uruchomi, ja zaraz do tego pytania wrócę, ale oczywiście jak Państwo mają kolejne pytania, to proszę je śmiało zadawać. Ja, ale to pytam, może proszę bardzo. Jeżeli to jest bardzo formalne, tak? Czy ta uchwała, na którą się w tej chwili rozmawiamy, w sprawie wszczęcia i postępowania, przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, może być zawarta, bo już po tych negocjacjach, czy ewentualnie rozmowach, dyskusjach z oferentami, czy to jest wymóg taki, żeby ta umowa była zawarta przed rozpoczęciem negocjacji, tak? Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie jest przewidziana jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest to jeden z rodzajów umów, tak jak umowy w sprawie zwykłych zamówień publicznych, zawieranych w zakresie czynności zwykłego zarządu, chyba że z treści samej umowy wynikałyby zapisy innego rodzaju. Na przykład, gdyby w tej umowie były jakieś zapisy o ustanowieniu hipoteki albo tworzeniu spółki z partnerem prywatnym, to wówczas uchwała miałaby charakter obligatoryjny. Tak samo właśnie we wszystkich tych kwestiach, kiedy ustawa wprost nakazuje podjęcie przez Radę Gminy uchwały, byłaby to uchwała obligatoryjna. Natomiast w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego nie ma ani w ustawie o samorządzie gminnym, ani w ustawie o partnerstwie obliga podejmowania uchwały przez Radę Miasta wyrażającej zgodę na samo uruchomienie procedury czy zawarcie umowy, chyba, jak już powiedziałem, że z konkretnych zapisów wynika i z ustawy o samorządzie gminnym, że w takiej sytuacji byłaby ta uchwała wymagana. Dodatkowo powiem, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, po pierwsze, przekazywanie nieruchomości nieodpłatnie wkładem własnym partnerowi prywatnemu nie wymaga przetargu. Jest taka czynność jak najbardziej dopuszczalna. Po pierwsze, czynność nieodpłatna, po drugie, bez przetargu. Dlaczego bez przetargu? Bo sam wybór partnera prywatnego ma nastąpić albo w trybie prawa zamówień publicznych, albo w trybie ustawy o koncesjach, stąd nie jest wymagane odrębne przetargowe zbywanie nieruchomości. A po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że samo przekazanie nieruchomości partnerowi do korzystania, nawet na okres 10 lat, mieści się w zakresie zwykłego zarządu, to znaczy burmistrz nie musi, prezydent nie musi uzyskiwać odrębnej zgody w postaci uchwały Rady Gminy, albowiem wprost ustawa o gospodarce nieruchomościami wyłącza przetargowe zbywanie nieruchomości. W związku z tym uchwała nie ma charakteru uchwały obligatoryjnej, ale jest to uchwała bardziej kierunkowa. Stąd w podstawie prawnej jest wskazany przepis, który mówi o tym, że Rada ma swoje kompetencje podejmowanie uchwał w sprawie wyznaczenia kierunku działalności wójta, burmistrza, prezydenta. I powiem Państwu, że w praktyce przy większości projektów PPP uchwały są podejmowane ze względów takich, że to są umowy wieloletnie, stąd one wymagają często po prostu znacznie większego konsensusu niż zwykłe czynności, zwykłe zamówienia publiczne. I to jest główny powód skierowania tego projektu uchwały do Państwa, albowiem, jak już powiedziałem, są to postępowania złożone, wieloletnie, stąd oczywiście burmistrz takie postępowanie uruchamiając, zawierając umowę, powinien jednak działać w przekonaniu, że ma przede wszystkim polityczne poparcie dla takich projektów. Ale sama umowa PPP nie jest czynnością wymagającą zgody w postaci uchwały. Czy burmistrz może taką umowę negocjować, zawierać bez uchwały? Czyli rozumiem, że ewentualna uchwała mogłaby być zawarta po momencie, kiedy szczegółów, że powiem, tej, po negocjacjach to było, że tak powiem, większa możliwość szczegółów tego planu, tego projektu. Podam Państwu przykład. W ostatnim czasie doradzałem w postępowaniu na zagospodarowanie centrum miasta w, no, potem konkretnie w Łomży,
projekt rewitalizacyjny i tam jeszcze przed ogłoszeniem postępowania była taka właśnie kierunkowa uchwała Rady Miasta, podobna do uchwały, jaką Państwo mają w swoich materiałach, czy określająca pewne zasady współpracy. Następnie już w toku negocjacji, kiedy ukształtował się konkretny model realizacji tej transakcji, Rada podjęła nową uchwałę, właściwie zmieniając tamtą, aktualizując tę uchwałę, i burmistrz też wiedział, w jakich warunkach działa, uzyskał pewną, że powiem, aprobatę polityczną Rady Miasta dla realizacji projektu w tej formule, jaka wynikała z samych negocjacji. Ale nie była, samo zawarcie umowy nie było warunkowane uchwałą Rady Miasta. W Państwa wypadku w pewnej mierze to będzie. Bo jeżeli wybierzemy partnera prywatnego, który następnie odrębną uchwałą nie byłby wybrany na inkasenta, to cała transakcja wtedy nie ma sensu i umowa przewiduje po prostu w takiej sytuacji jej rozwiązanie, jeżeli nie będzie podjęta uchwała. Znaczy umowa de facto wchodzi w życie w momencie, kiedy będzie podjęta uchwała w sprawie wyznaczenia inkasenta i partner nie może podejmować żadnych czynności, ponosić wydatków, zanim nie będzie miał pewności, że w ogóle będzie inkasenta. I wtedy faktycznie uchwała w sprawie wyboru inkasenta no, będzie konieczna do tego, żeby ta umowa mogła być realizowana. Dziękuję. Panie Zasiewicz, mam krótkie wyjaśnienie, ponieważ to może zostawać na podstawę prawną tej uchwały. Pan mecenas wskazał, że z mocy ustawy jest zwolnienie typu przetargowego. Jak rozumiem, to dotyczy przepisu tego, który stanowi o wniesieniu bądź sprzedaży nieruchomości. Z kolei projekt uchwały upoważnia burmistrza, tutaj cytuję, do wniesienia niezbędnych układów, w tym nieruchomości, bez bliższego określenia, w jaki sposób to wniesienie ma nastąpić. Czy z tego wypływa jakiś wniosek, że tego wniesienia wkładu własnego może nastąpić w dowolnej formie, czyli nie tylko najem, dzierżawa, ale także sprzedaż? Panie mecenasie, w pełni podzielam tę wątpliwość, jaką Pan wskazuje. Oczywiście reguły wykładni wskazywałyby, że skoro można sprzedać nieruchomość bez odrębnego przetargu w ramach PPP, tym bardziej można tę nieruchomość przekazać tytułami zależnymi, na przykład na zasadzie nieodpłatnego korzystania, najmu czy dzierżawy. Bez odrębnego przetargu, ale ustawa faktycznie posługuje się pojęciem bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, a sprzedaż oczywiście jest rozporządzeniem zasadniczo trwałym, najbardziej dalej idącym. W związku z tym z reguł wykładni ad majorem ad minus można wnioskować, że skoro można sprzedać nieruchomość bez przetargu, to tym bardziej można tę nieruchomość wynajmować, oddawać w dzierżawę bez przetargu, ale z drugiej strony oczywiście jesteśmy w obszarze ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą trzeba bardzo, że tak powiem, restrykcyjnie i, że tak powiem, zawężająco interpretować. Stąd to jest pewna wątpliwość, która być może uzasadnia, by w podstawie prawnej, wskazano na kwestię związaną z czynnościami przekraczającymi zakres jego zarządu, choć moim zdaniem i tak jak było to w innych projektach, w których brałem udział, akurat ta podstawa prawna nie znajdowała się w projektach uchwały. Natomiast faktycznie, mogę tylko powiedzieć jeszcze jedno zdanie, bo Instytut, w którym ja osobiście bierzemy udział w pracach Ministra Rozwoju nad nowelizacją prawa w zakresie PPP i tam został uwzględniony postulat, żeby tę kwestię wyjaśnić i wprost zapisać w ustawie o gospodarce nieruchomościami, że oczywiście również nie wymaga przetargów oddawanie nieruchomości tytułami zależnymi na okres dłuższy niż 3 lata, na przykład najem, dzierżawa czy nieodpłatne prawo do korzystania z nieruchomości. Więc oczywiście jest to zagadnienie, które być może wynika z jakiegoś błędu ustawodawcy, ale ostrożność daleko posunięta mogłaby uzasadnić pozostawienie podstawy prawnej, tak jak ona jest teraz w projekcie uchwały. Jak rozumiem, ponieważ projekt tej uchwały nie przewiduje w żaden sposób, ani nie określa, nie precyzuje formy, czy to będzie sprzedaż, czy też jakaś forma posiadania zależnego, to tak naprawdę nie mamy teraz, ta uchwała ma charakter tylko kierunkowy. Jeżeli chodzi o projekt umowy i sugestie z etapu analitycznego, to proponowany jest model nieodpłatnego przekazania nieruchomości, tak jak mówi wprost artykuł 13 ust. 1 ustawy, który wskazuje, że nieruchomość może być przekazana nieodpłatnie tytułem wkładu własnego, przy czym nie jest narzucana forma prawna tego nieodpłatnego przekazania, czyli tutaj na zasadzie swobody umów można ukształtować to prawo na zasadach podobnych do najmu albo dzierżawy i tak w projekcie umowy jest to określone. Zatem
Nie wiem, czy istotnie wpłynęłoby na skuteczność uchwały, gdybyśmy wskazali, że ta nieruchomość ma być przekazana do nieodpłatnego korzystania partnerowi prywatnemu. W takim razie myślę, że zasadne jest określenie z podstawy prawnej punktu 9a, litera A ustawy o samorządzie gminnym, bo de facto nie określamy żadnych zasad w tym momencie. Mogę się przychylić do tego postulatu, jak już powiedziałem, sama ustawa nie wymaga zgody rad gmin na tę transakcję, natomiast jest kwestia wątpliwości interpretacyjnej, ale wątpliwości raczej wskazującej, że można zrobić znacznie więcej niż tylko bez przetargu nieruchomość przekazać do korzystania, bo można ją sprzedać, więc ta podstawa prawna moim zdaniem nie jest tutaj konieczna w tekście uchwały. Dziękuję. Wiesław Solarz. Temat jest bardzo szeroko omawiany na Komisji Infrastruktury, dokładnie tydzień temu, to był wtorek. Mieliśmy możliwość zapoznać się z programem funkcjonalno-użytkowym. To była rozmowa, nie wiem, no, godzina, może nawet więcej. I szczerze mówiąc, dla mnie, osobiście pewnie też dla części osób, program funkcjonalno-użytkowy w obecnym stanie nie jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych, nie jest zgodny z rozporządzeniem, tak, które tutaj zaraz przytoczę, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres jest taki ogólny, że na tę chwilę nawet nie można oszacować wartość tego zamówienia. Ja rozumiem, że będą konsultacje, że będzie dialog, ale szczerze mówiąc, my jako radni chcielibyśmy podjąć decyzję już mając fakty, tak? Mamy tutaj zapis, że mamy, że jeśli chodzi o termin, to będzie między 10 a 22 lata. No proszę sobie wybaczyć, że może to być również 22 lata, tak? Więc my na tą chwilę, szczerze mówiąc, będzie nam trudno chyba się podjąć. Panie Radni, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to w paragrafie 10 projektu umowy dotyczącym kar umownych jest już w ustępie pierwszym wskazane, że w przypadku niedotrzymania przez partnera prywatnego terminu wykonania targowiska, który termin będzie w umowie określony, partner prywatny zapłaci podmiotowi publicznemu karę umowną w wysokości za każdy dzień zwłoki. Oczywiście kwestia wysokości tej kary umownej jest do określenia przez samego zamawiającego, zwłaszcza po tym, jak oceni na przykład zdolność partnera do realizacji inwestycji, to był dialog. Trudno, żebym ja dzisiaj Państwu taką kwotę narzucał jakoś arbitralnie, ale już w pierwszym ustępie dotyczącym kar umownych przewiduje się karę za nieterminowe wykonanie targowiska. Natomiast odpowiadając na pytanie, które Pan Radny podniósł przed chwilą, jeżeli chodzi o program funkcjonalno-użytkowy, ja nie rozstrzygam, czy ten dokument, który Państwo poznali, jest zgodny z rozporządzeniem. W mojej ocenie jest, bo ja takie programy funkcjonalno-użytkowe zazwyczaj widzę przy projektach PPP i nie tylko. Natomiast program funkcjonalno-użytkowy, on nawet nie jest wymagany przy procedurze dialogu konkurencyjnego. Jest wymagany dopiero przy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli jako wynik dialogu konkurencyjnego. Zamawiający może stosować nawet jedną z przesłanek zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego, jest brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia poprzez specyfikację albo program funkcjonalno-użytkowy taki definitywny. Dlatego to jest de facto to, co Państwo poznali na dzień dzisiejszy, projekt tego dokumentu, który będzie przedmiotem negocjacji. I program funkcjonalno-użytkowy ostateczny będzie załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o ten dokument dopiero będzie składana oferta. To, co my Państwu dzisiaj przedstawiliśmy, co może mieć oczywiście swoje wady, zalety, były konsultacje społeczne w sprawie tego dokumentu, jest tylko zaproszeniem do negocjacji warunków technicznych, które to warunki mają być ustalone w toku dialogu konkurencyjnego, w toku negocjacji. Więc po pierwsze, nie widzę wad formalnych tego dokumentu, a po drugie, ja rozumiem, że Państwo zazwyczaj mają do czynienia z procedurami przetargowymi, gdzie trzeba bardzo starannie przygotować dokumentację techniczną, zrobić szacunek kosztów realizacji zamówienia po to, żeby chociażby mieć jaką kwotę przeznaczyć na jego realizację. W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, w przypadku dialogu konkurencyjnego, po pierwsze,
program funkcjonalno-użytkowy na tę chwilę może być oględny i to jest nawet zasadne, żeby był oględny. Nawet jest zasadne, żebyśmy wiedzieli więcej na temat tego, co chcemy, niż to, co w ogóle na początku na stół kładziemy, po to, żeby mieć jakiś zakres do negocjowania. A jeżeli chodzi o szacunkową wartość zamówienia, to w ogłoszeniu nie ma obliga podawania tej wartości, a z tego powodu, że jesteśmy przekonani, że wartość nie przekracza progu zamówień dużych unijnych, czyli nie jest to kwota powyżej 5 225 000 euro, więc nie ma obowiązku podawania tej kwoty i nie ma ryzyka, że będzie zastosowana niewłaściwa procedura. Szacowane nakłady to jest około 4-4,5 miliona złotych na chwilę obecną. Dziękuję. Najpierw z gminy Wielkopolski się złożył. Tomek, Piotr, Inwest. Ja mam jedno pytanie, bo jakby rozumiem charakter deklaratoryjny tej dzisiejszej uchwały. Tak też na komisji budżetowo-statutowej doszliśmy do tego, że taki ona ma charakter. Tutaj chyba wątpliwości nie ma. Natomiast ja chciałbym zapytać panu burmistrzu, bo myślę, że radni akurat tak w rozmowach w trakcie komisji, po komisji pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób Rada Miejska będzie mogła uczestniczyć, czy dostawać informacje o przebiegu negocjacji, tak dotyczących PFU, jak i warunków umowy, bo myślę, że to jest chyba dla nas najistotniejsze i czy moglibyśmy się umówić na jakiś model, w ramach którego taka informacja byłaby przekazywana. Tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że modele mogą być dwa. Pierwszy to na przykład spotkania statutowe odbywające się z jakąś częstotliwością, na których na bieżąco przekazywane są informacje na temat postępów prac negocjacyjnych, a potem konstrukcyjnych w zakresie realizacji tej umowy. Jeśli chodzi o dalej idący wniosek, można wyobrazić sobie taką sytuację, że w ramach zespołu negocjującego umowę może znajdować się przedstawiciel z Rady Miejskiej. Jeżeli można jeszcze. Proszę. Niezależnie tutaj od tego, że to PFU może mieć charakter ograniczony, to jednak myśmy uznali tutaj część tych argumentów poruszonych na komisji i z tego co wiem, no taki podstawowy parametr, jakim jest nośność nawierzchni, został przez projektanta w tej chwili określony w stosunku do wszystkich nawierzchni występujących na targowisku. I to znajdzie się w PFU już na, nazwijmy to, na starcie. Zdaje się, że już mamy poprawione PFU, tak panie kierowniku? Tak, przysłano propozycję i tutaj się PFU uwagi pana radnego wysłano na wkrótce, żebym mógł to przekazać. Mógł jeszcze szczytać do końca. A też taki parametr, nie, i tak by się znalazł w tym PFU na etapie SIFS-u przed ogłoszeniem definitywnego postępowania. Tomasz Wasik. Jeżeli bym to dosłuchał, na pewno pan mecenas nam przedstawił warunki, że tak powiem, prawne, formalne. Zakładam, że są na pewno zgodne z ustawami, o których pan tutaj wspominał. Tylko jeszcze taki aspekt społeczny. Myślę, że właśnie to fajnie, że Piotr wspomniał, że radni mają też z tyłu głowy to, że nieokreślenie pewnych warunków, szczegółów odnośnie, jak pan prezydent wspomniał, że nie jest konieczność określenia tych warunków w tej chwili. Mam to świadomość, że ta inwestycja może trwać od, tak jak tutaj pan radny Wiesław wspomniał, do 22 lat, tak, z tego co doszukaliśmy. Więc tutaj jest ta świadomość, że po prostu każdy z nas pewnie chciałby na tą jakość, żeby po prostu mieć, może nie wpływ, ale po prostu żeby jakoś, tak jak pan prezydent wspomniał, tak jak w przetargach publicznych można pewne rzeczy ratować. Żeby po prostu każdy z nas ma głowie z tyłu, żeby to, ta jakość tego wykonania po prostu była jak najlepszej jakości, wiadomo, proponujemy to z kwotą, tak, tylko kwoty zmuszczą się, ale chodzi o to, żeby była jakość, bo ta perspektywa czasu jest dość długa, żeby nie było tak, że po prostu po czasie, że powiem, 22 latach, która jest maksymalnie, być może taka będzie możliwość, żeby to targowisko nie było ponowne na branży, tak, w tym sensie, że dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mogę jedynie w skrócie powtórzyć to, co powiedziałem. Po to właśnie jest dialog techniczny, żeby po pierwsze dowiedzieć się od podmiotów, które takie inwestycje wykonują, jak ją wykonać optymalnie,
ale również mają swoją wiedzę, swoje oczekiwania, w sposób ostateczny w następstwie negocjacji ustalić precyzyjne warunki techniczne, uszczegółowić program funkcjonalno-użytkowy i dopiero na te warunki techniczne zapraszać do składania ofert i odrzucić ewentualne oferty, które nie będą tych warunków technicznych akceptować albo uwzględniać. Więc jest w interesie miasta, bo to miasto oczywiście dla siebie to targowisko, dla swoich mieszkańców i użytkowników projektuje i buduje, aby te warunki dotyczące trwałości parametrów tego targowiska określić, przy czym jak już powiedziałem, my będziemy w stanie zrobić to w sposób najbardziej rzeczowy, nie na dzień dzisiejszy, tylko w wyniku dialogu na moment zaproszenia do składania ofert. I to dopiero będzie wiążące dla stron. Sam program funkcjonalno-użytkowy na dzień dzisiejszy to jest pewna koncepcja, o której chcemy rozmawiać z wykonawcami i tak najlepiej do tego podchodzić. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym może odrobinę porządkując całą tę dyskusję. Może przypomnieć kolegom i koleżankom radnych, na jakim etapie my teraz jesteśmy i o co chodzi z tą uchwałą. Ta uchwała jest jedynie uchwałą intencyjną, czy też wyznaczającą główne kierunki działania dla burmistrza na etapie negocjacji. W tym momencie my nic nie przesądzamy odnośnie PFU czy specyfikacji. Na tym etapie tylko wyrażamy, zgadzamy się z tym, żeby realizację modernizacji targowiska zrealizować w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Następnym etapem, o którym pan mecenas mówi i na komisjach, i dzisiaj na sesji, jest to, że będzie zaproszenie dla tych potencjalnych partnerów, podczas których będzie prowadzony dialog konkurencyjny. Tak jak pan burmistrz tutaj zadeklarował, możemy wypracować sobie dwa modele współpracy przy tym. Albo bezpośrednio ktoś z przedstawicieli Rady Miejskiej chce brać udział w tych negocjacjach, albo pan burmistrz na zasadach spotkań statusowych będzie relacjonował nam przebieg negocjacji, jak również będzie wsłuchiwał się w nasze uwagi. Następnie dopiero będzie na skutek tych negocjacji zostanie wypracowana ostateczna wersja PFU, ostateczna wersja specyfikacji i na podstawie tej będzie składanie ofert już tych ostatecznych. Finalnym produktem całego tego zabiegu, nie zapominajcie, drodzy koledzy i koleżanki, będzie uchwała Rady Miejskiej wyznaczająca inkasenta do poboru opłat. Więc finalnie i tak Rada Miejska będzie miała swój głos znaczący w tym całym etapie. Więc ja, przysłuchując się wielu rozmów, wypowiedzi tutaj Państwa radnych, odnoszę takie wrażenie, że jest pewna obawa, że my jako radni nie będziemy mieli wpływu na to, co burmistrz czy też urząd wynegocjuje na tym etapie. Nie zapominajmy, że my mamy i tak ostatni głos. Dlatego jeśli nie ma pytań na tym etapie koncepcyjnym, czy my wyrażamy wolę, aby ta inwestycja była realizowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, to ja bym ewentualnie kończył dyskusję. Dlatego, że te tematy, o których mówicie tutaj teraz, czy zadajecie te pytania, i tak będą wracały na etapie dialogu konkurencyjnego. W ramach tylko uzupełnienia, jeśli można, te modele współpracy nie są rozłączne, jak tutaj mówiłem, one mogą występować łącznie, czyli i spotkania statusowe i uczestnictwo przedstawiciela Rady Miejskiej w procesie rozmów, nie albo, tylko i. Rozumiem, Tomasz Wąs. Panie Przewodniczący, dziękujemy za wyjaśnienie, ale Panie Przewodniczący, że my rozumiemy doskonale, jak to wygląda, tylko obawy, rozmowy, myślę, że właśnie po to jest ta uchwała, po ten czas, że możemy rozmawiać. Co do inkasenta, to jest moim zdaniem jak najbardziej, jak Pan Przewodniczący wspomniał, że to jest zasadne, tylko że to jest już na końcu, po odrobie pracy, moim zdaniem lepiej rozmawiać, rozwijać wątpliwości przed podjęciem tych prac, niż po ogromnej pracy, które zostanie włożone ze strony urzędu, ze strony panów ewentualnie mecenasów, żeby później stawiać po ścianą, żeby na przykład ewentualnie wtedy nie mieli wątpliwości. Lepiej wątpliwości moim zdaniem rozwijać teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zbigniew Wąski się zgłasza? Tak, oczywiście.
Szanowni Państwo, przysłuchuję się tutaj tym dyskusjom i jak widać odnośnie tej uchwały między Panami mecenasami jest wiele jeszcze do wyjaśnienia odnośnie tej uchwały. W pełni podzielam obawy szanownych kolegów przedmówców radnych. Ja osobiście również mam takie obawy. Skoro ta uchwała, tak jak Pan mecenas powiedział, jest to uchwała intencyjna i wymagająca poparcia politycznego tylko dla Pana Burmistrza, to wobec tego nasuwa mi się pytanie, czy oczywiście pytam się Pana, teraz Pana mecenasa, czy jest taka możliwość, abyśmy dzisiaj nie podejmowali tej uchwały, natomiast gdy będzie w momencie, gdzie będzie przygotowana umowa między burmistrzem, a właśnie tym, kto będzie korzystał z tego targowiska, żebyśmy my na etapie tej umowy, my jako radni, żebyśmy mieli jakiś wpływ na to. Bo to, co kolega Wiesław powiedział, my nie wiemy, czy będzie tam na 20 lat, jakie kary umowne i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście też chcę mieć czyste sumienie, podnosząc rękę, żebym wiedział naprawdę, za czym ja podnoszę. Bo to, co kolega powiedział, ma uzasadnione obawy. Bo tam z tyłu mieszkańcy się będą pytać i zresztą może nie każdy zrozumie, że tak oddaliście, dosłownie oddaliście targowisko, nie wiem, za przysłowiową złotówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piotr Jędrzejski, tego miejsca. Mnie osobiście chciałem powiedzieć, akurat cieszy ta deklaracja Pana Burmistrza, bo tutaj troszkę to, o czym mówisz, jest bardzo istotne, żebyśmy mieli na etapie zawarcia umowy wiedzę, tak, co tam jest i mieli wpływ. Natomiast ja myślę, że to jest trochę już etap zbyt późny, no bo generalnie jak już jest umowa, tak, to już te warunki są ustalone. Natomiast to, co zaproponował Pan Burmistrz, myślę, że daje nam jako Radzie Miejskiej spory wpływ na to, jak ta umowa finalnie będzie wyglądała i jeśli ona finalnie już będzie zawierana, to doskonale będziemy wiedzieli, jakie tam są warunki i dlaczego takie, a nie inne. Więc ja myślę, że tutaj te modele, o których Pan Burmistrz wspomniał, dają nam taką kontrolę. Możemy czy w ramach tych spotkań statutowych wyznaczyć spośród naszego grona osoby, które będą brały udział. To jeszcze jeden model także pośredni. To jest kwestia do zastanowienia. Natomiast tak jak wspomniałem, obawy są. Ta dzisiejsza uchwała ma charakter intencyjny, deklaratoryjny, natomiast to wydaje mi się, że musimy jakąś decyzję podjąć, żeby były te etapy kolejne. Dziękuję. Dziękuję, panie Państwu. Później Pan mecenas, później Wiesław. Bardzo dziękuję za głos. Chciałbym się dowiedzieć, bo tu jest napisane partner prywatny. Czy to jest ujawnione, kto jest ten partner prywatny? Na tym etapie oczywiście nie, bo go nie ma. Natomiast cała procedura zmierza właśnie do wyłonienia partnera prywatnego. Tak jak na etapie uchwalania budżetu wprowadzacie Państwo do budżetu pozycję budowa drogi i nie wiadomo, kto ją zbuduje, bo jest prowadzona procedura przetargowa. Tak samo tutaj przy podjęciu tej uchwały jest prowadzona procedura quasi przetargowa, która służy wyłonieniu partnera w postępowaniu konkurencyjnym. Tak, oczywiście. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję Pan mecenas. Proszę Państwa, oczywiście najlepsze projekty PPP to są takie projekty, gdzie zanim się ogłosi przetarg, już są chętni, żeby wejść we współpracę z samorządem, natomiast przepisy prawa zamówień publicznych wymagają, żeby jednak samo zawarcie umowy poprzedzić procedurą konkurencyjną, tak żeby każdy konkurent miał równe szanse wystartować w tym postępowaniu. Więc odpowiedź jest taka, nie ma jeszcze tego partnera, po to ma być postępowanie, by go wyłonić i z nim podpisać umowę. Chciałbym, żeby to było wyjawnione teraz, że nie ma partnera teraz w tym momencie i to będzie w przyszłości. Partner ma być dopiero wyłoniony i dopiero będzie zawarta umowa. Może być to dowolny podmiot, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany projektem, może spółkę założyć i do postępowania w przyszłości przystąpić. Później nie byli radnymi, ale mogli uznać swój interes gdzie indziej. Proszę Państwa, odpowiadając na tę wątpliwość, uchwała ma charakter intencyjny, ale jednak proszę o jednej rzeczy zapamiętać. W paragrafie drugim, w ustępie drugim, w punkcie D jest mowa między innymi o tym, że Rada Miejska upoważnia burmistrza do zawarcia umowy o PPP przewidującej w szczególności
wybór podmiotu, któremu Rada Miejska w Radzyminie odrębną uchwałą powierzy pełnienie funkcji inkasenta opłaty targowej. Pan burmistrz powinien mieć jasność, że wszczynając to postępowanie, prowadząc być może długie negocjacje, ponosząc pewne koszty organizacyjne, będzie mógł spodziewać się, że Rada Miejska wyłonionego partnera wybierze jako inkasenta. I dlatego dzisiaj już o tym powinna być mowa w uchwale, by burmistrz mógł w sposób celowy, rzetelny prowadzić negocjacje. Bo jeżeli ja nie miałbym żadnej pewności, nawet sygnału o takim, powiedzmy, deklaratoryjnym charakterze, że Rada Miejska partnera, którego wyłonię po półrocznym postępowaniu wybierze jako inkasenta, nie miałbym takiej deklaracji, to być może obawiałbym się w ogóle wszczynania procedury, bo skończyłaby się ona na tym, że umowa w ogóle nie weszła do życia. Dobrze, Rada wybierze innego inkasenta. Co się wtedy dzieje, kto płaci odszkodowanie? Proszę Państwa, już w ogłoszeniu jest sygnał o tym, że będzie podejmowana odrębna uchwała, więc potencjalny partner musi brać to ryzyko oczywiście, kalkulować to ryzyko, że będzie wybrany partnerem, ale nie zostanie wybrany kasetem. Ryzyko oczywiście jest teoretyczne i partner prywatny podejmuje negocjacje w dobrej wierze. Oczywiście jest burmistrz, jest Rada Miejska, ale z punktu widzenia prawa cywilnego państwo reprezentują jedną gminę, jedną osobę prawną i z punktu widzenia partnera oczywiście zasadne jest oczekiwać, że będzie tożsamość myślenia w momencie ogłaszania postępowania, wyboru oferty i wyboru inkasenta. To, że robią to dwa odrębne organy, to jest bardziej tutaj wymóg prawa administracyjnego, które wymaga takiej uchwały, ale proszę pamiętać, że państwo reprezentują jeden podmiot, jedno miasto, jedną gminę. Więc tu ta uchwała temu właśnie służy, żeby była świadomość, że to jest wspólne działanie i rady, i burmistrza, by ta umowa została zawarta i weszła w życie. Jeśli może, odpowiadając też po części na pytanie kolegi Jabłońskiego, umowa nie zostanie skonsumowana, czy też nie wywoła skutków prawnych do momentu podjęcia uchwały o wyborze inkasenta. Więc tutaj nie możemy mówić o tym, co Tomek Wąsik wspomniał, o stracie czasu, że burmistrz i urzędnicy poświęcą czas, bo chyba każdy na początku to usłyszał, burmistrz nie wymaga jak gdyby zgody na tym etapie, żeby rozpocząć całą procedurę PPP. Jeśli bez podjęcia tej uchwały burmistrz rozpocznie działania i pracę, a w ostateczności po przeprowadzonym dialogu konkurencyjnym i tuż przed wynegocjowaniem ostatecznej formuły umowy nie będzie uchwały Rady Miejskiej o wyborze inkasenta, to i tak nie nastąpi skonsumowanie tej umowy, podpisanie tej umowy, więc wtedy tylko mówimy i wyłącznie o stracie czasu, jaki urząd poniósł. Skoro nie wymaga uchwały pan burmistrz, no to proszę nie prowadzi procedurę, o której pan mówi przed chwilą. Zgadza się. No, zależy nam wszystkim na tym, żeby targowisko i tą przestrzeń w tym obszarze zmieniać. No. Uchwała ma charakter intencyjny i pokazujący wolę negocjacyjną. Tak? Jeśli radni i burmistrz prowadzą te rozmowy wspólnie, to taka uchwała umacnia burmistrza w negocjacjach i w rozmowach, bo potwierdza, że jest to zgodna wola wszystkich organów administracyjnych w gminie. Oczywiście jest możliwe prowadzenie takich rozmów bez wyrażania takiej opinii, ale wtedy być może w głowie inwestora zapali się gdzieś lampka, że ryzyko niepodjęcia uchwały jest bardzo duże o wyborze inkasenta i tym samym będzie rzutować to na cenę. Albo nie służy, nie tak. Albo nie służy, nie tak. Dziękuję. Kevin, jeszcze pytanie miałeś? Tak, ja mam pytanie. Kilkokrotnie było tutaj, ja nie jestem przeciwko nikomu, ani nie... Tylko chcę wyjaśnić. Jasność. Kilkokrotnie było wymienione słowo intencyjne. Ani razu nie widzę w tej uchwale, ani słowo na druku, słowo intencyjne. Albo to pójdzie jako wysadł zawarcie umowy i będzie zawarcie, albo intencji. Wydaje mi się, że to słowo zawarcie będzie że intencji. Synonimem może być dlatego intencyjne sformułowanie w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia. Nie sygnalizowanie. Tak? Synonim akurat tego.
Przewodniczący chyba przesadził. Dlatego ekseria. Proszę Państwa, stwierdzenie w tej uchwale, że Rada Miejska wybiera, a wiadomo z przepisu prawa administracyjnego, że może wybrać lub nie wybrać inkasenta, powoduje i jakby jasno stwierdza, że Rada Miejska tak samo może wybrać inkasenta, jak i może go nie wybrać. Tym samym może tą umowę w cudzysłowie przyklepać, albo może powiedzieć nie, nie chcemy modelnie zagarbowiska w takim modelu. Znaczy ja myślę, że ten absolutnie nikt nie jest no, przeciwny temu no, w ogóle rozwiązaniu. Jestem za tym, żeby miasto się rozwijało, tak samo jak i targ. Chodzę na targ, można no, powiedzieć, że każdego no, tygodnia każdą jedną sobotę, to jest jak gdyby no, podstawowe moje miejsce zakupu i zależałoby mi na tym, żeby ta droga była ładna, żeby ten targ no, funkcjonował, żeby on cieszył oko. To jest nasze dobro, ten targ ma kilkaset lat, tak? I szczerze mówiąc, no, no mówienie, że to jest jakaś uchwała no, intencyjna, tak jak Kevin stwierdził. Myślę, że do przecinka być może tak, po przecinku już chyba nie, tak? Myślę, że idziemy krok po kroczku. No zajmijmy, no, no uchwalmy pierwsze, że pan burmistrz może no, no wystąpić i zacząć i wszcząć takie no, postępowanie przetargowe. Nikt nie jest no, przeciwny. To są no, pieniądze, które będą włożone przez prywatnego inwestora. My jako radni myślę, że chcemy mieć jasność, ile to będzie trwało lat, na jakich to będzie nowa warunka, jaki będzie standard wykonania tych obiektów, elementów i wtedy możemy to umowę mobilizować. Ja z czystą przyjemnością wezmę i z chęcią to zrobię, tak? Jeśli, to będzie, jeśli każdy z nas będzie wiedział, że ten targ będzie no, wyglądał tak i tak, że będzie oko cieszył, że ceny są podawane z razy, no z innymi naprawami. To jest nasze dobro, tak? Tutaj nikt nie jest no, przeciwny temu, żeby to szło do przodu, a no, aczkolwiek po zapoznaniu się z obecnymi dokumentami, zaraz padnie, że, no, że to będzie dialog i tak dalej. Na tą chwilę myślę, że jest tyle niewiadomych i tyle niejasności, że podnoszenie ręki chyba za tak jest chyba też no, za w czasu. Ja myślę, że gdyby to była uchwała intencyjna, zróbmy kropkę do przed A i nie ma sprawy. Pan mecenas? Proszę Państwa, ja podam Państwu przykład też z mojej praktyki zawodowej. Starostwo. Starostwo powiatowe w Mińsku Mazowieckim w zakresie projektu przebudowy szpitala również przed uruchomieniem procedury została podjęta przez Radę Powiatu uchwała o charakterze intencyjnym. W toku negocjacji z uwagi na stanowisko związków zawodowych i różne okoliczności jednak zapadła decyzja o tym, by nie kontynuować tej procedury w ogóle. Została zmieniona uchwała Rady Powiatu. Burmistrz odstąpił od procedury toku negocjacji. Z tego co mi wiadomo, nie skończyło się to w negatywny sposób dla starostwa powiatowego, chociaż oczywiście teoretycznie mogłoby się tak wydarzyć. W każdym razie podstawą do uruchomienia procedury, jeżeli chodzi o poparcie, była taka intencyjna uchwała Rady Powiatu. Zmieniło się stanowisko i Rady, i kierownictwa politycznego w toku negocjacji, to ta uchwała się zmieniła i postępowanie zostało unieważnione w toku. Więc proszę Państwa, ta uchwała ma jednak znaczenie i późniejsza zmiana tej uchwały, na przykład zawężająca zakres przedsięwzięcia akceptowany przez Radę, zawsze może wpłynąć istotnie. Nie sądzę, żeby Pan Burmistrz później działał wbrew tej uchwale, więc jednak ta uchwała ma znaczenie praktyczne, choć jest intencyjna, to ma znaczenie praktyczne dla burmistrza i może ona się również zmieniać w toku samej procedury. Dziękuję. Kevin, Piotr, jeśli ktoś chce, pan mecenas w roli adwokatem i zamykam listę dyskusji. Zamykam Piotr, radny idzie pierwszy. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję Kevin. Bardzo Cię proszę. Moje zdanie jest takie, no intencyjna czy nie, ten pierwszy krok trzeba zrobić. Jeśli nie zrobimy, w mojej ocenie, tego pierwszego kroku, nie podejmiemy się uchwały, wydaje mi się, że to może mieć akurat negatywny wpływ na dalsze postępowanie, bo no, jeśli na tym etapie, gdzie w zasadzie nic jeszcze się nie wydarzyło, Rada Miejska pokaże w jakikolwiek sposób, że my, nie jest to inwestycja tak oczekiwana, mogą być tutaj jakieś problemy, to wydaje mi się, że ewentualni oferenci no też rozważą przystąpienie, bo jednak jest to w jakiś sposób zaangażowanie środków finansowych i no,
wydaje mi się, że to może mieć negatywny wpływ. Dlatego moim zdaniem powinniśmy skupić się na tym, żeby tą procedurę kontroli naszą wdrożyć mocno, tak, żebyśmy wiedzieli, co będzie finalnie KF-u, żebyśmy mieli na to wpływ, żebyśmy mieli wpływ na warunki umowy. Czyli tutaj jeszcze raz wracam do tej propozycji, o którą pan burmistrz nam zadeklarował. Tutaj wydaje mi się, że będziemy mieli możliwość, żeby kształtować jakby te warunki, które finalnie tą inwestycję nam dookreślą. W jaki sposób będę chcesz mieć wpływ na umowę? To, o czym pan burmistrz mówił, zaprasza nas... To jest tylko praktyce. W teorii, przepraszam. A w praktyce to zupełnie inaczej wygląda. Podejmując uchwałę, nie podejmując uchwałę inkasencie, de facto wkroczycie państwo ten model. Dokładnie. Kevin, Tomek i głos podsumowujący dla pana burmistrza i zamykam tę listę dyskutantów, o czym przechodzę do procedury głosowania. Ja nie potrzebuję, ja mam taki podróż. Tak samo jak zbliżę. Pytam tak asekuracyjnie. Ja widzę tutaj w tym uzasadnieniu, że umowa wygasła 31 grudnia w zeszłym roku, tak? Teraz wszyscy tam się, ja tego pytam, bo tutaj pan mecenas tutaj, też nasz, cała rozmowa jest gorąca. Wydaje mi się, że jest tutaj wiele niejasności i mówiąc polubownie, czy jest taka możliwość, żeby można by było odkładać tą uchwałę do poprawy, czy my biegamy się tutaj o czasie po prostu? Ja odpowiem jeszcze raz. Uchwała była opiniowana i na Komisji Infrastruktury, i na Komisji Budżetowej. Poświęciliśmy wiele godzin. Czyli w takim razie powinno pójść łatwo, ale nie idzie łatwo. No właśnie. Druga część mojej wypowiedzi. Druga część mojej wypowiedzi jest taka, o czym na samym początku powiedział i pan mecenas, i ja również o tym powiedziałem. Nawet jeśli nie podejmiemy tej uchwały, burmistrz ma możliwości procedowania. Jeżeli pan burmistrz będzie podejmie taką decyzję, że będzie chciał procedować bez tej uchwały, narażając się na w finalnym etapie na fiasko, to już jest sprawa panu burmistrza. To jest fiasko. To jest normalne pytanie. Fiasko w sensie takim, że Rada w ostateczności nie podejmie uchwały o wyborze inkasenta, to okaże się, że straciliśmy przypuszczalnie 6 miesięcy pracy urzędu i burmistrza. O to takim razie, te 6 miesięcy pracy nad tą uchwałą, nie wiem, co oni zrobili, skoro jest tyle pytań dzisiaj. Bo gdyby ktoś pracował 6 miesięcy nad uchwałą, 6 miesięcy, żeby ta uchwała była ścisła, to nie wiem, co oni zrobili podczas tych 6 miesięcy, żeby było tyle pytań dzisiaj. To jest tylko i aż. Wyrażenie zgody Rady na to, czy realizujemy modernizację targowiska w formule PPP, czy też wybieramy inny model tradycyjny, gdzie weźmiemy kredyt komercyjny. Serio, żeby było dobrze. Ale tutaj jest, ja widzę tyle tej niejasności w tej uchwale, że naprawdę właśnie dlatego ja zabieram głos i zadaję pytania. I odpowiedź, że 6 miesięcy zmarnowania czasu nad tą uchwalą, to nie jest dla mnie satysfakcjonująca odpowiedź, żebym ja zmarnował ludzi 6 miesięcy czasu. Jeżeli ktoś pracował nad czymś 6 miesięcy nad tą uchwalą, no brakuje mi tutaj przede wszystkim słowa intencyjne. Skoro tutaj mowa o intencyjności cały dzień dzisiaj, jeśli jest zawarcie umowy o partnerstwie, to jest konkretne. Ja pytam, zadaję pytanie po to, aby dostać odpowiedzi, po to, żebym ja wiedział, na czym ja będę głosował. Tak? Rozumiem. I tylko tyle. Nie jestem przeciwko nikomu, tylko chcę jasność. I już. Rozumiem. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie panów burmistrzów, czy gospodarnych urzędów. Odnośnie wykonania, jak te prace, że powiem, już dawali pytanie na komisji, ale mogłabym się na forum, żeby jeszcze porozmawiać, że kiedy możemy się spodziewać, jeżeli będziemy, że tak powiem, pozytywnie
przychylimy się do tej uchwały. Pozytywnie wybierzemy inkasenta, który, że tak powiem, spełni warunki oczekiwania i urzędu radnych. Zatwierdzimy jego inkasenta. Kiedy możemy się spodziewać, że tak powiem, rozpoczęcia tych prac zmieniających już tak, tak? Szacujemy, że wyłonienie partnera prywatnego w procedurze PPP zajmie kilka miesięcy, około 5. Natomiast dając sobie troszkę więcej czasu, chcielibyśmy takiego partnera prywatnego wyłonić w taki sposób, aby od 1 lipca mógł operować targowiskiem miejskim. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem wcześniej, zamykam dyskusję. Chwila na podsumowanie tej uchwały dla pana burmistrza i przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, to, że targowisko ma wraz z imieniem wieloletnie tradycje, wszyscy wiemy, w tym miejscu, w którym się w tej chwili znajduje, czyli przy ulicy Ogrodowej, może nie operuje i nie działa od zbyt wielu lat. Natomiast gminy Radzymin nie stać i przez wiele lat nie będzie stać, żeby w modelu tradycyjnym wykonać targowisko. Dlatego, że szacowane w tym momencie nakłady to jest około 4,4 miliona złotych netto. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie w swoim okręgu inwestycje za ułamek tej kwoty, która jest w Państwa opinii ważniejsza niż modernizacja targowiska czy jego bezpośredniego. Ile Pan już powiedział, ile to jest inwestycja? 4,4 miliona złotych netto. 5,5 miliona brutto. 5,5 brutto około. PPP to możliwość sfinansowania tej inwestycji środkami, już w tym momencie środkami partnera prywatnego. My w naszej gminie mieliśmy już inwestycję zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj. Czyli kiedy nie mamy projektu i nie jest każdy kolor, każda rurka, każda śrubka szczegółowo w projekcie określona. Tak właśnie zbudowaliśmy przedszkole przy ulicy Witosa 78. To była formuła zaprojektuj i wybuduj. Tutaj idziemy jeszcze dalej. Idziemy jeszcze dalej, bo w tym momencie mówimy najpierw ponegocjujemy, potem damy PFU, już szczegółowe, a potem wybudowanie. Także sugeruję, czy proponuję Państwu i proszę Państwa o to, żebyśmy dali sobie tą szansę, żeby to targowisko zostało wyremontowane. Zostało wyremontowane w nowocześniejszej niż, czy w bardziej skomplikowanej może procedurze, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. To, że w tej uchwale, czy w tym PFU w tym momencie nie jest określone, jakiego koloru będzie stolik, ile centymetrów będzie miała ławka, czy drzewek będzie 7 czy 17, nie przesądza jeszcze o tym, że w PFU takie informacje będą określone. Dlatego, że na tym drugim etapie rozmów to PFU będzie już szczegółowe. Ja Państwu proponuję, mam nadzieję, że z tego zaproszenia skorzystacie, żeby Państwa przedstawiciel wziął udział w tych rozmowach, w tych negocjacjach. Tylko to, na co zwracam uwagę, one ileś tam trwają czasu, są rundy negocjacyjne. Warto by było, żeby osoba, którą Państwo wytypujecie, która się zgłosi, brała udział we wszystkich tych rundach negocjacyjnych, żeby miała porównanie, żeby widziała bezpośrednio różnice i te propozycje zgłaszane przez wszystkie poszczególne strony. Niezależnie od tego, z przyjemnością będziemy spotykać się na spotkaniach statusowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyskusja zamknięta. Panie Burmistrzu, czy jakiś wniosek w sprawie podstawy prawnej? Panie mecenasie, czy tą poprawę, panie mecenasie, czy według pana ta podstawa prawna powinna zostać wykreślona? Tak samo jak panie wiedział, w sytuacji, jeżeli nie upoważniamy do jakiejś konkretnej formy tego przeniesienia własności, czy w ogóle dysponowania tą nieruchomością, to nie ma podstaw do stosowania tego artykułu 9 litera A. Tak naprawdę podejmując uchwałę na tej podstawie powinniśmy nie tylko wyrazić zgodę na jakiś bezprzetargowy tryb, nie jest tutaj konieczne w ogóle, ale powinniśmy też jakieś szczegółowe zasady określić, a ich wcale nie określamy. Rozumiem, że proszę jest. Więc zasadą byłoby przyjęcie poprawki do projektu uchwały poprzez wykreślenie z podstawy prawnej wyrażenia i punkt 9 litera A. Taki wniosek, dziękuję bardzo. Przez...
przystępujemy do przegłosowania autopoprawki pana burmistrza do projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana burmistrza o wykreślenie z podstawy prawnej punkt 9 litera A? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie budowy targowiska przy ulicy Ogrodowej w Radzyminie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także upoważnienia burmistrza Radzymina do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziesięć. Kto jest przeciwny? Cztery. Cztery osoby są przeciwne. Kto się wstrzymał? Pięć. Wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Tak, proszę panie burmistrzu. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Jednocześnie już dziś zapraszam do zastanowienia się, w jakiej formie Rada Miejska mogłaby być reprezentowana podczas rozmów. I chciałbym jednoznacznie podkreślić, wszyscy mamy ten sam cel, to znaczy, żeby to miejsce wyglądało i przystawało do standardów XXI wieku, żeby zarówno sprzedający, jak i kupujący mogli w tym miejscu wygodnie robić zakupy. I wierzę, że zarówno podczas tych negocjacji, jak i podczas spotkań statusowych będziemy wspólnie do tego celu dążyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu mecenasowi za poświęcony dla nas czas. Przystępujemy do kolejnej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą numer 474/41/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 roku dla części działki o numerze ewidencyjnym 9 obręb 0105 w Radzyminie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania w sprawie tej uchwały? Pan sołtys Zawad, słucham. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jestem przeciwny przekształceniu tej działki pod ten cel, jak nie została wskazana w uchwale, z tego powodu, że działka ta znajduje się około 500 metrów od wysypiska, które znajduje się w Nowym Mokrym, o którym tutaj tyle było dyskusji, że są tam niebezpieczne substancje złożone. I to jest drugie wysypisko około kilometra, działka znajdująca się w Zawadach Linii Prostej, to jest w takim trójkącie bermudzkim, gdzie z tyłu za plecami jest wysypisko osadu popiołów, zaledwie ciepłowni, żerać czy jakieś inne. W byłej gliniance, teraz procent budynie, przedmiot jak się nazywało, mazowieckie przedsiębiorstwo ceramiki budowlane tutaj. Tam są ogromne ilości takich toksycznych substancji złożonych. Mam obawy, czy te substancje się nie przedostaną do tej wody, jeżeli tam w dużych ilościach będzie ona pobierana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Ja rozumiem, że podejmując tę uchwałę dajemy możliwość zlokalizowania tam stacji uzdatniania wody i ona nie powstanie od tak bez, jakby tu powiedzieć, żadnych badań, dokumentacji technicznej, pozwoleń i stosownych operacji, które będą miały na celu no, pewność, zdobycie pewności, że w tym miejscu woda z tych odwiertów głębinowych zapewne no, będzie zdatna do użytku, ale bardzo prosiłbym jeszcze panią prezes o potwierdzenie właśnie. Proszę tego. Panią prezes o zajęcie stanowiska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak pan burmistrz powiedział, decyzja o posadowieniu nowego osobu w tym miejscu będzie obrzedzona badaniami geologicznymi.
możliwościami z wydajności tego źródła na głębokości poniżej 70 metrów i oszacowaniem, czy w tym miejscu, jeżeli będą robione odwierty, czy na przykład nie będziemy zabierać wody innemu potencjalnemu odbiorcy, czyli Coca-Coli, lub naszej stacji, która istnieje już w starej lokalizacji. Także będą prowadzone badania i decyzja o budowie będzie poprzedzona wiarygodnymi wynikami, że rzeczywiście jest w tym miejscu wystarczające źródło do tego, żeby móc utrzymać pobór wody wystarczający, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostawy wody dla rozbudowującej się w szybkim tempie naszej aglomeracji. Dziękuję. Tomasz Wąsik, Ewelina. Ja mam spostrzeżenie, przysłuchałem się do wypowiedzi pana sołtysa i pani prezes, pana burmistrza, że może najpierw właśnie zrobić to badanie, czy odwierty, czy ewentualnie sprawdzić, czy nadaje się ta działka do ewentualnego wybudowania tej stacji, niż od razu zmiana planu, czy sobie nie do zmiany planu ewentualnego, bo to ewentualnie oszczędzi tylko koszty, tak? A więc badajmy, a później dopiero przystępujemy do projektu. No, niekoniecznie. Zamysł jest taki, żeby w ramach, liczymy na to oczywiście, że w ramach złożonego przez PEWiK wniosku do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach oszczędności przetargowych w tym potężnym projekcie kanalizacyjnym za 60 kilka milionów złotych, wygospodarować środki, rozszerzyć zadanie o budowę stacji uzdatniania wody. To, co w tym momencie robimy, to nie przesądzamy, że w tym miejscu stacja uzdatniania wody będzie, a jedynie rozszerzamy katalog sposobu zagospodarowania terenu, bo tam już jest w tym momencie, pamiętajmy, usługi oświaty, usługi sportu i turystyki, usługi rekreacji. W tym momencie dojdą usługi pozwalające na budowę tego typu inwestycji na terenie tej działki. Koszt poniesiony na zmianę planu jest nieporównywalny z kosztem, który gmina musiałaby ponieść na budowę samej stacji uzdatniania wody, gdyby chciała zrobić to z własnych środków. A to, że przy okazji rozbudowywania sieci wodociągowej, wprowadzania się nowych mieszkańców, że taką stację będzie trzeba pobudować, to jest fakt bezsporny. Jest to szczególnie istotne w kontekście budowy wodociągu przez Rudę i Borki do Załubic, a takie plany mamy w najbliższych latach. Dziękuję, Ewelina. Moje pytanie było takie samo jak radnego Tomka, natomiast jest pytanie, czy to nie wpłynie jakoś na stan wód mieszkańców pobliskich? Czyli chodzi mi tylko o jedynie generalnie o studnie. Nie, no proszę Państwa, to są pokłady, z tego co wiem, głębinowe. Studnie mają około 100 metrów? Ponad 70. Ponad 70, więc... które nie mają styczności z wodami podskórnymi i nie zaburzają gospodarki powierzchniowej. To jest również gwarancja tego, dlatego że jak wszyscy Państwo wiedzą, bo Radzymin jeszcze polepi ode mnie, Radzymin leży na glinie, tak? I te gliny zwałowe no, też są gwarancją, że jakieś zanieczyszczenia podskórne no, nie powinny przedostać się do tak głębokich pokładów wody. Dlatego woda głębinowa jest u nas bardzo dobra, bardzo dobrej jakości. Zachwalam tutaj produkt Trwiku, ale to chyba dopuszczalna forma reklamy i no myślę, że tutaj nie ma jakiejś kolizji interesów pomiędzy studnią głębinową Trwiku a studniami mieszkańców. Natomiast, tak jak pani dyrektor wspomniała, trzeba uwzględnić inne odwierty głębinowe, tutaj akurat przemysłowe, tak? Żeby po prostu zabezpieczyć nie tylko stację, która będzie budowana, ale również te zakłady, które już funkcjonują na tych pokładach. Powiem, że istnieje małe niebezpieczeństwo, że zasób tej wody będzie niewystarczający, jednakże trzeba to udokumentować badaniami. I do tego, żeby zacząć wydawać pieniądze w przedsiębiorstwie, na sporządzanie badań i dokumentacji, również ta uchwała od Państwa jest potrzebna, bo będziemy aplikować o budowę SUM-u, tak jak bym powiedział, przy dużym wniosku na budowę kanalizacji możemy do 25% wybudować urządzeń wodnych również. Także chcielibyśmy też
wykorzystać to dofinansowanie na budowę nowej stacji, która jest w perspektywie 2-3 lat niezbędna dla miasta. Dziękuję. Piotr Jędrzejewski. Jeżeli się okaże, że to nie może być, przepraszam. Będziemy szukać innej lokalizacji. Ja tutaj korzystając jeszcze z okazji, bo wspomniała Pani, że ta uchwała dawałaby też możliwość później pozyskania środków budowy tej stacji uzdatnienia wody. Czy, bo nasza obecna stacja ma już kilka lat, jeśli nie kilkanaście, i tam technologia uzdatniania to jest chlorowanie tej wody, a w tej chwili chyba już troszeczkę poszliśmy do przodu i ozonowanie jest stosowane, co ma wpływ na jakość tej wody, czy tutaj, to tak na marginesie by tam było, natomiast trzeba by powiedzieć, czy ta ewentualnie wybudowana nowa stacja ozonowania wody już zapewniałaby ozonowanie, ale klarowanie. Szanowni Państwo, technologia ozonowania wody jest wykorzystana wtedy, kiedy woda jest pobierana z ujęć pod skórę. Tak jak Warszawa ma z dna Wisły lub z wodociągu północnego. Wtedy, kiedy trzeba zbijać bakteriologię z wód głębinowych, my tylko zbijamy gwiazdki. Także technologia ozonowania dla nas nie jest przydatna. To nie jest dla nas technologia. My mamy stację, tą starą stację uzdatniania wody, wyremontowaną w 2013 roku. Także ona cały czas jest modernizowana i jest na jak najwyższym poziomie, ponieważ wciąż są zaostrzane parametry wody, jakie powinniśmy uzyskiwać. Także my te parametry osiągamy w 100%, takie jakie są wymagane. Także ta stacja, która jest, ona jest modernizowana w całości, tylko że ona nie ma już, nie będzie miała takiej wydajności. No, pamiętamy z tego roku sytuacji, kiedy trzeba było zamknąć wypływ wody w miasto, dlatego że tak szybko opróżniał się zbiornik magazynowy wody, czyli nie ma już takiej mocy. No, tak jak Pani wiemy, aglomeracja się rozbudowuje. Chcemy iść również z wodą, zaopatrzyć się Ruda, Załubice, Emiliamów. To chodzi o to też, żeby zabezpieczyć ciśnienie wody, bo będzie wtedy na dwóch krańcach miasta stacja i one będą działały w jednym obiegu. Będą z sobą połączone. Jeśli jeszcze można, bo nie jestem tutaj specjalistą, tak? Dla technologii i projektu wody się absolutnie nie znam, natomiast to tak rozmów z innymi rolnikami z terenu całego kraju w zasadzie. Wydawało mi się, że to ozonowanie jest takie lepiej odbierane przez mieszkańców, chociażby w momencie, kiedy jest oddawana jakaś trzeba jakieś awarii, no ten poziom tego koloru troszeczkę rasta i wtedy jest wyczuwalne przez odbiorców to, że on tam się znajduje. W przypadku ozonowania chyba tak nie jest. Ale to mówię, to ja nie jestem specjalistą i chciałem po prostu zapytać, czy jest szansa, żebyśmy korzystali z tych lepiej odbieranych przez odbiorców wody technologii. Jeszcze raz powtórzę, że ta technologia nie jest dla tego ujęcia wodnego, czyli jest głębinowego, bo tam trzeba tylko wykończyć pierwiastki. Czyli rozumiem, że ozonowanie nie wykręca tych pierwiastków, tak? Znaczy nie. Ozonowanie polega na tym, że bakteriologię zbijamy, a my w naszej wodzie nie posiadamy bakterii, bo my mamy wodę głębinową, gdzie tam po prostu nie ma skażenia, tak? Ja wiem, że ozonowanie wykorzystuje się w wodociągach tam, gdzie jest spód podskórny czerpana woda. Jest droższy, rozumiem. Czy w ramach realizacji tego zamrożowania jest planowana droga, na wykonanie drogi? Tak. Jeżeli wszystko wykaże na to, że będą tam źródła i pokłady wody wystarczające dla wybudowania sumu, to będzie przedsiębiorstwo w ramach tego wniosku będzie budowało również tam dojazd do tej stacji. Wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dlatego, że tą ulicą trzeba kolektor połączyć odpowiednią średnicą, żeby jednak pompować tę wodę pod ciśnieniem do całego obiegu wodnego.
w mieście, bo one będą działały ze sobą sprzężone. Nie będzie odcinek, że jest jeden odcinek na tej stacji, drugi na tej. Wszystko będzie krążyło w tak zwanym pierścieniu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Ja mam jedną chyba, być może. Zbigniew Jabłoński, Marszałka Koźnańska. Jedzie się. Ja mam pytanie, jakie jest tam prawie tej działki? Ja na pytanie odpowiem. Pozostała nieruchomość przekazana nam przez Agencję Nieruchomości Rolnych pod warunkiem zagospodarowania jej na cele publiczne. Te cele publiczne zostały wskazane w akcie i są to właśnie cele zgodne z obecnym planem, czyli usługi oświaty, usługi sportu, usługi rekreacji. My wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych o poszerzenie katalogu celów publicznych właśnie o stację uzdatniania wody. Także zanim tam będzie można postanowić stację uzdatniania wody, muszą zadać się dwie rzeczy, właściwie trzy rzeczy. Po pierwsze, ENR musi wyrazić zgodę na to. Po drugie, musi być plan miejscowy, który na to pozwoli. Po trzecie, musimy otrzymać dofinansowanie. Nie mamy protokołu przekazania tej działki, tak? Już? Czyli jest tak, tak, ta działka została nam przekazana kilka lat temu już. To jest ta sama działka, na której powstało przedszkole, tylko po drugiej stronie zupełnie. Dziękuję. Ewa Całka. Ja korzystając z okazji, chciałam panią prezes grzecznie zapytać o dwa zdania może na temat kondycji firmy, kondycji przedsiębiorstwa. Czy te nowe inwestycje nie wpłyną, jeśli może pani nam tutaj coś obiecać, na podniesienie cen wody w jeśli można. Jeśli chodzi o ceny wody, to one oczywiście mogą ulec zmianie, ale nie w wyniku działalności spółki, ale w wyniku ogólnopolskiej reformy, która się dzieje, a mianowicie powstaje spółka Wody Polskie. I jeśli nic się nie zmieni i rzeczywiście spółka wodociągowa, wszystkie spółki wodociągowe w całej Polsce będą obłożone podatkiem od wód podziemnych, to się przełoży na cenę wody. Natomiast to nie wynika z działalności spółki, to wynika z podatku. Być może spółka będzie obłożona. Dziękuję bardzo. Jak można mnie jedno zdanie? Nie, tylko odnośnie tutaj tej podwyżki tej wody, to co pan burmistrz powiedział. Rzeczywiście rząd wycofał się z takiej, że tak powiem, nie wiem, czy to obietnica, czy z takiej ustawy, którą chciał wprowadzić. Mało tego, scedował to na samorządy. To właśnie były informacje sprzed tygodnia, gdzie usłyszałem w telewizji. Także tak czy inaczej, podwyżka wody no niestety będzie należała do samorządów. Dziękuję bardzo. Kevin, otrzymuje chęć zadania pytania? Tak. Proszę bardzo. Utrzymuję. Skoro tam jeszcze tam język polski jeszcze umiem, bo po moje ostatnie występie ja wyszedłem na zewnątrz i tam trzy osoby mi powiedzieli, że kurde kupią mi tam słownik, ale wydaje mi się, że ja wiem o co chodzi. Tu jest napisane w tej uchwale, że w sprawie przystąpienia do sporządzenia, bardzo proszę, przez RZ, zmian miejscowego planu zagospodarowania. Jeżeli ja mam tutaj uchwały, ja przepraszam najmocniej Wysoką Izbę, albo Radzie, albo jak to się nazywa, ale ja nie pamiętam dosłownie dzisiaj uchwały 474 połamane przez 41 połamane przez 2014. Jeżeli można, skoro my zmieniamy uchwały, musimy mieć podstaw, co my zmieniamy. Tak? Uchwały Rady Miejskiej są archiwizowane i przechowywane. Dobra, ale ja mam to. Dostępne. Ale mam to tu? Mam tą poprzednią, ten 474? W żadnym projekcie uchwał, Kevin, nie masz dołączanych jako załącznik uchwał, które są uchylane. Każdy z radnych. I to idzie na bok? Każdy z radnych przygotowuje się do sesji, ma możliwość wglądu w daną uchwałę. Dobra. Czy są jeszcze pytania w sprawie tej uchwały? Nie widzę pytań, zatem zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest... Kevin? Proszę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą 474 łamane na 41 łamane na 2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 roku dla części działki o numerze ewidencyjnym 9 obręb
0105 wraz z imieniem. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zarządzam 15 minut przerwy. Stwierdzam kworum. Wznawiam obrady z Rady Miejskiej. Przystępujemy do kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękujemy pani kierownik już po wszystkim. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 303/27/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Ruda. Otwieram dyskusję. Informuję, że chodzi o ulicę Maślaków. Czy są pytania do tej uchwały? Chciałam zapytać, o co chodzi z tą ulicą, bo ja się dowiedziałam o tym z programu. Pan burmistrz, pani kierownik. Panie kierownik. Poproszę. Szanowni Państwo, żeby nadać nazwę ulicy, musi być ona do regionowego obrazyjnego. I ta ulica, w poprzedniej uchwale, błędnie wskazany numer, działki ewidencyjne, była to działka 97, której faktu nie ma już w ewidencji, została dawno podzielona. I załącznik graficzny stanowił po zdjęcie satelizarne, które wskazywało wyjeżdżoną drogę, a ona w geodezyjnej ewidencji nie jest wydzielona. I ta droga fizycznie jest ułożona na działce, na której są zabudowania mieszkalne. Więc dlatego istnieje konieczność uchylenia tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy pani sołtys została usatysfakcjonowana? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Panie pytanie, bo niedawno w sumie była ta uchwała uchwalana. Pamiętam to, że wtedy nie było wiadomo już o tym, że ewentualnie taka sytuacja jest. Przed tamtym głosowaniem. Pani kierownik? Byłem tak. Nie chcę zwalać na innych. Nie przygotowywaliśmy, po prostu był zły załącznik i osoba, która to przygotowywała, przeoczyła to, nie sprawdziła tego w ewidencji. Dobra, dobrze, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zamykam zatem dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 303/27/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin. Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Widzę, że na sali pojawiła się pani przewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego, Halina Bonecka. Bardzo serdecznie witamy.
kolejna uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin. Otwieram dyskusję. Wspomnę, że chodzi o ulicę Rudlewskiego. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawek tej opłaty. Otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań. Tomasz Wąsik. Ja bym chciał takie pytanie za komisję. Pytałem się, czy pan burmistrz nam wyjaśnił ewentualnie odnośnie, jak są metody, że tak powiem, konieczności z zwiększeniem, wiążące się z zwiększeniem tej proponowanej uchwały. A ja mam pytanie tylko, czy analizowana była jeszcze, ja już tu się pytałem pana burmistrza, ale chciałbym, żeby po prostu mieszkańcy i radni dostali się odpowiedź. Odnosić, była analizowana dłuższa umowa przetargu, bo wiem, że taka być mogła. I czy analizowane były, jak na przykład w gminach ościennych, jak wygląda sytuacja odnośnie tych długości przetargu i odnośnie cen. Dziękuję. Państwo, w listopadzie kończy się obecna umowa na odbiór odpadów z nieruchomości, w której mieszkają mieszkańcy. Obecnie obsługuje nas firma Imperv i miesięczna kwota, którą płacimy za, gmina płaci firmie Imperv, to jest około 170 tysięcy złotych. Natomiast w wyniku rozstrzygniętego przetargu najkorzystniejsza oferta, to również oferta firmy Imperv, ale jest zdecydowanie wyższa. Wynosi 290, nieco ponad 290 tysięcy miesięcznie, czyli jest prawie o połowę wyższa od obecnej naszej umowy. Ta oferta i tak była daleko korzystniejsza od innych ofert, które w tym postępowaniu zostały złożone. W naszym BIP-ie jest informacja o otwarciu ofert. Z tej informacji możecie Państwo wyczytać, że kolejne oferty w tym postępowaniu złożyła firma Sita Polska. To było 503 tysiące, ponad pół miliona, kwota już prawie 4 razy wyższa od obecnej opłaty. Firma Lekaro 555 tysięcy, najdroższa z złożonych ofert to była oferta firmy Byś na kwotę niemal 800 tysięcy złotych. To była już radykalna była podwyżka, gdyby taka oferta okazała się najkorzystniejsza. Czym to jest podyktowane? Przytoczę tutaj kilka informacji. Po pierwsze, zmienił się wolumen odpadów, które gmina wytwarza, czy mieszkańcy gminy wytwarzają względem roku 2013, kiedy ogłaszany był ten przetarg, który obecnie nas jeszcze obsługuje. W 2013 roku wytwarzanych było 2360 ton odpadów. Na ten moment, czy właśnie nawet nie na ten, tylko na koniec roku 2015, to było prawie 3000 ton odpadów. 25% więcej odpadów niż to miało miejsce jeszcze 2 lata temu. Zwiększyła się także ilość deklaracji złożonych przez mieszkańców. W 2013 roku tych deklaracji było nieco ponad 5600. W tym momencie jest ich ponad 6200. Wpłynęły na tą ofertę, czy w ogóle na rynku, nie tylko na tą ofertę, na wyższe ceny. Wpływają również ceny, po których odpady przyjmowane są na sortowniach, czyli pokach, na wysypiskach. I tak odbiór odpadów zmieszanych za tonę w 2013 roku kosztował 240 zł, teraz kosztuje 280 zł. To jest jakby dodatkowy koszt wykonawcy. Wzrosły również ceny odbioru odpadów biodegradowalnych, czy biologicznych, tych zielonych. W 2013 roku było to około 120 zł. Obecnie to 152 zł. Spadły natomiast ceny surowca, które firmy uzyskują w zamian za te posegregowane odpady, które później sprzedają.
I tak na przykład tłuczonka szklana kosztowała w 2013 roku, czy stanowiła przychód dla firmy w wysokości 100 zł za tonę. Obecnie jest to 30-40 zł za tonę. To wszystko no, sprawiło na to, jakby, czy rezultat jest taki, że oferta, którą otrzymaliśmy, jest taka, jaka jest. Raczej skłaniałbym się ku opinii, że to poprzedni przetarg wyszedł wyjątkowo dobrze, a nie, że ten jest drogi. Bo takie ceny, które my w tej chwili proponujemy mieszkańcom, czyli 10 zł za odpady segregowalne i 20 za niesegregowalne, to są poziomy cen, które od 2013 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy, obowiązują na przykład w gminach powiatu legionowskiego. Nieporęt, Wieliszew, Serock, Legionowo, Jabłonna. No generalnie wydaje mi się, że nie jest zbyt ryzykowne stwierdzenie, że śmieci są drogie i będą drożały. I firmy, i gminy, i państwo polskie jako takie musi wykazywać się coraz większymi poziomami odzysku surowców, musi wykazywać się coraz mniejszą ilością składowanych na wysypiskach odpadów. Wysypisk jest coraz mniej, bo nikt nie chce mieć takiego wysypiska czy spalarni obok siebie. No to wszystko rzutuje na to, że śmieci są i pewnie będą coraz droższe. A odpowiadając na pytanie o długości umowy. Co do zasady, w większości przypadków opłaca się zawrzeć umowę dłuższą niż rok. Natomiast przy tak dynamicznie rosnącym rynku cen odbioru odpadów, a z drugiej strony tak samo dynamicznie zmieniających się stanie faktycznym w gminie Radzymin. Zwróćcie uwagę, że przytoczone dane zmieniły się o 20-30% w ciągu 2 lat. Wykonawca, który składałby ofertę w dłuższym przetargu, czyniłby pewne założenia, tak, że o ileś tam wzrośnie liczba mieszkańców, o ileś wzrośnie liczba generowanych odpadów. Jeśli by wzrosła, no to pół biedy, tak, zapłacilibyśmy za to zgodnie z tą ofertą. Gorzej, gdyby wykonawca założył, że to by wzrosło, a fizycznie taki wzrost by nie nastąpił. No wtedy zapłacilibyśmy my wszyscy za to, co on sobie założył, a niekoniecznie za to, co zostało zabrane z naszej gminy. Dziękuję jeszcze odnośnie ościennej gminy, że pani obie urządy zbudują wiedzą, jak porównywalne są, że powiem, umowy. Czy też bazują gminy na roczne, czy po prostu na dłuższe? Różnie, bardzo różne. Są roczne, są dłuższe. Ale tutaj Marku na to. Mogę się wymienić? No bo ja mówię, że chciałam kolegę poprzeć te gminy, chodziło się o te gminy tutaj. Czyli Marku na przykład, czy to był Kaszy, czy Lonka, tak? Nasze porównywanie sytuacji gminy Radzymin z gminami miejskimi typowo, takie jak Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, jest nie na miejscu, dlatego że na 1 kilometrze przejechanej trasy w Markach zbierzemy zupełnie inną liczbę odpadów niż na przykład jadąc przez Stary Dybów czy przez miejscowości, przez tereny wiejskie. Mamy dużą powierzchnię gminy, mamy dużo kilometrów do przejechania. Zwróćmy uwagę, że dwie z tych firm, które startowały w tym przetargu, czyli złożyły ofertę, znają topografię gminy Radzymin. To jest właśnie Imper, który obsługuje nas w zakresie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. I to jest firma Byś, która złożyła najdroższą ofertę, bo 800 tysięcy złotych. To jest z kolei firma, która przez jakiś czas odbierała odpady od firm. W momencie, kiedy gmina Radzymin jeszcze te odpady odbierała. Więc można wiele powiedzieć o firmie Byś, ale na pewno nie to, że nie zna topografii gminy Radzymin i nie wie, ile trzeba kilometrów przejechać i z ilu punktów trzeba te odpady odebrać. Można więc założyć, że była ta oferta skalkulowana w oparciu o dostępne i dobre dane. Dziękuję bardzo. Sołtys. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to, czy są jakieś propozycje związane z tą podwyżką? Czy coś jest przygotowane? I drugie pytanie to chciałam zapytać, czy ktoś może zadał sobie trud sprawdzenia, ile jest śmieci poza sezonem, czyli powiedzmy od marca, od października do marca i w sezonie, kiedy mamy działkowiczów, czy tych śmieci jest drugie tyle, czy przybywa ich o 1/3, bo ja tutaj bym broniła mieszkańców, bo ja obserwuję przynajmniej u siebie, że w okresie lata są wyrzucane różnego rodzaju krzesła, wersalki, szafy, przeróżne klamoty. Nie wierzę, że te klamoty biorą się od mieszkańców. Odpowiadając kolejne. Tak, w treści uchwały są zaproponowane stawki na poziomie 10 zł dla śmieci segregowanej, 20 zł dla mieszkańca za śmieci niesegregowalne. Ale 10 zł to jest za? Za miesiąc, za osobę. Za osobę. Tak. Za segregowane? Tak, 10, a za niesegregowalne 20. Odpowiadając na drugie pytanie.
te strumienie odpadów, o których Pani mówi, są oddzielne, to znaczy mieszkańcy wystawiają śmieci w workach, tudzież mają je w pojemnikach zlokalizowanych na lub przy swoich nieruchomościach. Odpady od rekreantów są odbierane w miastach. Oni je zwożą w określone miejsca na terenie gminy i te pojemniki są opróżniane. Rzeczywiście występuje tu duża sezonowość, inaczej są gromadzone te odpady w sezonie ciepłym, od wiosny do jesieni, inaczej wiosną i jesienią. Także tutaj rzeczywiście sezonowość występuje, ale z uwagi na obserwacje tegoroczne i tego, w jaki sposób mieszkańcy działek rekreacyjnych segregują, a właściwie nie segregują, kolejną uchwałą, która jest początkowa, to jest zmiana również tych opłat dla rekreantów. One również są proponowane, jeśli chodzi o podwyższenie. Ze 120 i 200 na 150 i 200 zł. Czyli zmniejszone? Zwiększone. I wreszcie 150. Proszę Państwa, za chwilę będziemy dyskutować o kolejnej uchwale, w tej chwili dyskutujemy o tej uchwale. I wreszcie mówiła Pani, i my też obserwujemy, że jest duże zapotrzebowanie, co świadczy chociażby o tym, co znajduje się w tych gniazdach rekreacyjnych, no zwiększenie ilości zarówno odpadów zielonych, odbioru ilości odpadów zielonych w trakcie roku, jak i odpadów wielkogabarytowych. W tym momencie są odpady wielkogabarytowe odbierane 2 razy w roku. Przy nowej umowie będzie to odbieranie 4 razy w roku. W przypadku odpadów zielonych też następuje podwojenie odbierania tych odpadów. Znaczy, ja chciałbym uzupełnić jeszcze tę wypowiedź pana burmistrza. Oddzielnie fakturowane są odpady mieszkańców i rekreantów. No dobrze. I w związku z tym również oddzielnie wyliczana jest stawka. Nie powinno być dla rekreantów, zresztą jest i zupełnie inny system, i dla mieszkańców. Nie powinno być takiej sytuacji, kiedy mieszkańcy płacą za rekreantów albo rekreanci za mieszkańców. Generalnie stawki są tak dobrane, żeby te dwie grupy wychodziły na zero i nikt nikogo, ani mieszkańcy rekreacji, ani rekreanci mieszkańców nie finansował. Dziękuję bardzo. Moje pytanie, ale pan burmistrz podał nam ogólną ilość śmieci, jaką gmina wytwarza. Nie było rozbite, że rekreanci wytwarzają tyle, a mieszkańcy... Tak, tony odpadów podałem w związku z tą uchwałą, czyli tą z, wytwarzaną przez mieszkańców w miejscu, w nieruchomościach zamieszkałych. To nie są tonaże odpadów uwzględniające rekreantów. Ten wzrost o prawie 600 ton nastąpił w nieruchomościach zamieszkałych. Dziękuję. Strzela. Moje pytanie będzie dotyczyło uchwały nr 11. Okej. Ewa Całka. Ja jeszcze chciałam zapytać o następującą sprawę. Czy my przyjmując informacje firm o wzrostach cen mamy jakieś potwierdzenie tego? Skąd wynika tak ogromna różnica między jedną a drugą firmą? Czy korzystają z innych źródeł składowania odpadów, czy mają, nie wiem, droższy tabor? Skąd takie duże różnice? Prawie... Może wynikać z bardzo wielu rzeczy. Ja macie ekonomiczne warunki odbioru odpadów. Ile kosztuje składowanie odpadów na wysypisku, ile kosztują surowce. Natomiast no, łatwo zauważyć, że najniższą ofertę złożyła firma, która z jednej strony ma najbliżej instalację, gdzie to składuje, czyli Imperw. Bardzo dobrze zna teren, bo obsługuje tą gminę od jakiegoś czasu. Wreszcie mieszkańcy mają pojemniki tej firmy, także nowa firma musiałaby ewentualnie pojemniki dostarczyć. No, te wszystkie elementy składają się na to, że firma Imperw wydaje mi się, że najmniej ryzykuje, kalkulując tą ofertę, bo na co dzień jeździ i te odpady odbiera. Inne firmy, poza firmą Byś, która również ma znajomość, bo o tym mówiłem właśnie, topografii gminy Radzymin, no ich oferta była no, 3 razy wyższa niemal od firmy Inter, bo wynosiła prawie 800 tysięcy złotych. Dziękuję, Tomasz Brosik. Proszę, że na to powiem, wywołany został temat troszeczkę uchwały nr 11, czyli odnośnie tych rekreacyjnych, początkowych działek, czy osób nieruchomości. Czy już gmina, że tak powiem, ma zinwentaryzowane wszystkie działki, czy odpłata śmieciowa jest pobierana przez właśnie z większości, znaczy zinwentaryzowanych działek, czy po prostu część jeszcze zostaje zinwentaryzowana?
Proces jest trwale uchwalał nowe deklaracje i my cały czas wzywamy i monitorujemy, żeby tych deklaracji było coraz więcej. Liczba deklaracji rośnie. Na ten moment jest ich bodajże około 5000 złożonych przez mieszkańców działek rekreacyjnych. To nie jest proces zakończony i pewnie nigdy nie będzie zakończony, bo to się dynamicznie zmienia. Natomiast dążymy do tego, żeby te wpływy były jak największe i odpowiadały rzeczywistemu wytwarzaniu odpadów. Dziękuję. Jakie zmiany, panie burmistrzu? Względem wystawionych opłat, tutaj musiałaby się powiedzieć pani Ewa Cholewińska albo pani Anna Wyzowska. Jaka jest ściągalność opłat względem względem deklaracji? Jeśli chodzi o działki rekreacyjne, w tej chwili tylko bodajże 40 rekreantów nie zachodzi. A w mieście? A w mieście to mamy zadłużenie na kwotę około 270 tysięcy. W mieście czy w całej gminie? Ilu mamy takie bardziej dane, ilu mieszkańców nie płaci, bądź nie złożyło deklaracji? Nie mam wiedzy na Rybanskarze, chcę się powiedzieć. Nie są roczne zaległości, to są zaległości na dzień dzisiejszy od początku rozpoczęcia funkcjonowania systemu, tak? Czyli w okresie 3 lat, tak? Skumulowane zaległości. To jest inny raz, to nie ma maszyny na mieszkały, czyli tutaj padła informacja mieścia, że to jest gminy. Piotr Mes. Ja chciałbym tutaj, jeśli chodzi o samą metodologię obliczania stawki łącznej za wywóz śmieci, bo generalnie dużo się dzieje w tej chwili w kraju, jeśli chodzi o akcje takie prospołeczne, promujące ilość osób w rodzinie. Tutaj się policzymy w przypadku śmieci segregowanych, rodzina 2 plus 2, to wychodzi tam 480 zł rocznie, tak? Czy w przypadku tych osób, to są programy promujące, tak jak czeka ta duża rodziny, jeśli jest rodzina, która ma większą liczbę tych dzieci, to naprawdę robi się solidna taka opłata za te śmieci. Czy moglibyśmy ewentualnie zastanowić się, bo jakby ja rozumiem całą intencję, tak? Mamy przetarg, mamy takie stawki, mamy rosnące środki, natomiast wydaje mi się, że akurat taka kategoria wydatków dla rodziny, która ma większą liczbę dzieci, moglibyśmy się zastanowić nad jakimiś ulgami, tak? To jest taka możliwość i ustawa dopuszcza oczywiście stosowanie pewnych rodzajów upustów właśnie ze względu na liczebność. W 2013 roku Rada Miejska w Radzie Gminy podjęła decyzję o tym, żeby właśnie naliczać opłatę w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. To jest jedna z możliwości. Możliwości jest wiele. Ząbki na przykład stosują opłatę od gospodarstwa domowego. Niezależnie od tego, ile osób mieszka w danym budynku, jest to stała opłata u nich 20, kilka, prawie 30 zł, tak? Czy jedna osoba, czy 10 opłata jest stała. Natomiast też jest to charakterystyczna zabudowa, zwarta, mały teren, kilometrów do przejechania mało, więc pewnie łatwiej im taką metodę przyjąć. Ta uchwała nie wprowadza ani nie ogranicza tego typu przywilejów. Po prostu zmienia stawki z uwagi na nowe wyliczenia wynikające z przetargu. Jeśli będzie taka wola, możemy podejść do tego troszkę szerzej i zaproponować takie zmiany. Trzeba to oczywiście wyliczyć, dlatego że wprowadzenie takiej zmiany powyżej któregoś tam dziecka sprawi, że powstanie dziura budżetowa w tym systemie i pewnie te opłaty dla pozostałych musiały być wyższe, tak? Ale to możemy szczegółowo policzyć, jeśli jest taka wola. To pan Całka? Ja jeszcze chciałam odnośnie uchwały nr 10. W paragrafie pierwszym jest uzasadnienie, czyli określenie metody iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej. Zamieszkujących, niekoniecznie zameldowanych. O to chciałam zapytać. A zamieszkujących, dlatego że no, można mieć kilka nieruchomości, mieszka się tylko w jednej, więc deklaracja śmieciowa sądza o miejscu zamieszkania. A w odwrotną stronę. Zameldowanych, a nie mieszkających. No takie, przy takich nieruchomościach wyświetla nam się czerwona lampka, nie są szczegółowo kontrolowane. A, dziękuję bardzo. Są te niemniej jednak
Może tak. Może tak być. I ewentualnie zmiana deklaracji może nastąpić. A, to teraz to było. Tak, myślę, że sprzeciw sołtys słucham, później sołtys rudy, tak na mnie kosztuje. Nawiązując do tych wszystkich wypowiedzi, mam takie pytanie, bo na dzień dzisiejszy częstotliwość wybierania odpadów zmieszanych jest co 2 tygodnie. Podejmując rozmowy z mieszkańcami, wiem, że nie wszyscy mieszkańcy wypełniają swoje kosze w 100%. Mam bardzo dużo mieszkańców, bardzo dużo uwag, że te kosze są wypełniane w połowie. Czy jest jakaś szansa, żeby na przykład zwiększyć litraż koszy ze 120 na 240 i wybierać raz w miesiącu, czy to już jest odgórnie gdzieś narzucone, że musi być co 2 tygodnie? Tak samo, że z częstotliwością jak zostało. Natomiast tutaj zwracam uwagę na jeszcze inny problem, no, szczególnie w ciepłej części roku opróżnianie koszy raz w miesiącu no, ze względów sanitarno-epidemiologicznych jest moim zdaniem niedopuszczalne. A może właśnie podzielić to na sezony, że w sezonie letnim co 2 tygodnie, a w sezonie zimowym? No, można się nad tym zastanowić, natomiast tu dalej pozostaje pytanie, czy wszyscy z tych 25 tysięcy mieszkańców, którzy zadeklarowali, użyli deklaracje śmieciowe, no, chcieliby właśnie opróżniania rzadziej. Ale to powinno jakoś ewaluować, prawda? My się tego uczymy i oczywiście jesteśmy w stanie ocenić. Wszystkie takie wnioski zbieramy na efektem między innymi tych 30 mieszkańców było zwiększenie, nie zmniejszenie ilości odbioru odpadów gabarytowych i zielonych. Dziękuję bardzo. Najpierw pani sołtys Rudy, później przewodnicząca Rady. Ja chciałam zapytać, bo akurat w mojej sołectwie jest kilka takich ulic, które są zamieszkałe na stałe. Natomiast nie są tam mieszkańcy zameldowani. Jak są ci mieszkańcy rozliczani? Czy oni są rozliczani jak działkowicze, czy jak mieszkańcy? I czy ktoś to kontroluje? Jeśli zamieszkują cały rok, to jak najbardziej mają możliwość złożenia deklaracji i odpady są od nich wtedy odbierane na zasadzie, na zasadach ogólnych dla mieszkańców, a nie na zasadach rekreacyjnych, gdzie przywożą opłaty o śmieci do gniazda. I my takie kontrole przeprowadzamy i weryfikujemy. No siłą rzeczy tych mieszkańców, którzy składają deklaracje, jest 25 tysięcy. Te kontrole nigdy nie jest tak, że kontrolowało tych wszystkich. Natomiast jeśli Państwo też macie wiedzę o kimś, kto mieszka w sposób stały, a widzicie, że nie wytwarza odpadów, to też jest sposób, może niekoniecznie tutaj na sesji, natomiast są możliwości, żeby nas o tym poinformować. Donosiciela, jak donosiciela, bo tutaj koleżanka określiła mnie jako donosiciela, to nie o to chodzi. Wszyscy za te śmieci płacimy. Dziękuję bardzo. To jest troska o środowisko naturalne i budżet gminy. Właśnie chciałam zapytać o to, czy ktoś to kontroluje. Tak, kolejny raz potwierdzam, że na bieżąco weryfikujemy osoby, które nie mają deklaracji, to jest sporadnie. A jeszcze tutaj pan burmistrz powiedział, że mają możliwość, czy mają obowiązek, bo to jest też różnica. Bo my, którzy jesteśmy zameldowani, no to tutaj nie ma dyskusji, bo my mamy obowiązek, bo jesteśmy zameldowani i wszyscy wiedzą, gdzie ile osób mieszka. Natomiast ci, którzy nie są zameldowani, tak naprawdę nie mamy wiedzy na ten temat. Znaczy może inaczej, każdy ma obowiązek złożenia deklaracji tego zamieszkania. Natomiast z punktu widzenia gminy, jeśli mamy ewidencję ludności i mamy adresy zameldowania, czyli wiemy, gdzie kto powinien mieszkać, no to te osoby, które są ujęte w ewidencji, to my je widzimy. Nie ma czegoś takiego jak rejestr zamieszkań. Ewentualnie mamy rejestr wyborców, tak, bo to jest kolejna ewidencja ludności, która w jakiś sposób pomaga nam wychwytywać osoby, które nie są zameldowane, a w jakiś sposób uzyskujemy wiedzę o tym, że mieszkają. Kolejny taki rejestr, który daje nam wiedzę o osobach, które nie są zameldowane, to jest rejestr beneficjentów 500+. Wtedy osoby ujawniają i potwierdzają swoje zamieszkanie na terenie gminy Radzymin. My na podstawie tego rejestru dowiedzieliśmy się o jakiejś tam grupie mieszkańców. Nie mówię, że wszyscy oczywiście nie mieli deklaracji, natomiast są to osoby czasem niezameldowane. Nie ma takiego rejestru niestety na ten moment i nie ma możliwości jego stworzenia osób zamieszkałych, które nie korzystają z żadnych usług gminnych i nigdy się nie przyznały do tego, że tu mieszkają, do tego, żeby jakby no, wpaść na ich trop poza jakąś fizyczną kontrolą, fizycznym postrzeżeniem, że ktoś tu mieszka. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Bunecka, później Pani Sołtys Mokrego będzie wnioskać. Panie Przewodniczący Wysoka Rady, tak po pierwsze popieram Panią Agnieszkę.
bo ja też osobiście powiem tak, że moim zdaniem, przy jak ja jako jedna osoba wytwarzam te śmieci, to rzeczywiście dwa razy w miesiącu zmieszane, to jest naprawdę nawet nie ma pół kosza. Sądzę, że pewnie więcej jest ludzi, bo w momencie segregowania to te śmieci jak się rozkładają, więc rozważyć tę możliwość, jeśli jest taka możliwość rozważenia, żeby w okresie letnim może być częściej, bo to jest argument słuszny, natomiast w tym okresie jesienno-zimowym, a przecież chyba można tak skonstruować przetarg, żeby te śmieci były rzadziej odbierane, co spowoduje, że jednak będzie taniej, bo ten odbierający będzie rzadziej jakby odwiedzał naszą gminę. To jest jedna sprawa. I druga, chciałam zapytać, bo jest taka możliwość, że teraz śmieci można podzielić na dwie frakcje, frakcję suchą i mokrą. Czy to, nie, gdybyśmy na przykład zmienili podział tych śmieci, czy nie spowodowałoby rzeczywiście ten odbiór byłby tańszy? Ja wiem, że w tym momencie to jest za późno, ale może by odpowiednie tej władze urzędowe przeanalizowały tę sytuację, bo ja też mogę zapytać tam, gdzie tak śmieci są odbierane, frakcja sucha i mokra, jakie tam są koszty i myślę, bo też tam płacę za śmieci, że jest tam jestem. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Biernat. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, oczywiście rozważymy taką możliwość, ale w tej chwili, jeśli chodzi o najbliższy sezon czy najbliższy rok, no to jest to niemożliwe, ponieważ przetarg jest już otwarty, tak? No i zmiana warunków w trakcie nie byłaby możliwa, ale przy następnym przetargu jak najbardziej rozpatrzymy zasadność tego wniosku. Natomiast jeśli chodzi o segregację, to ukazało się rozporządzenie, jeszcze nie wyszło, jest projekt rozporządzenia, ono niebawem wejdzie prawdopodobnie, o selektywnej zbiórce odpadów. Ono zawiera, czy będzie zawierało minimalne, podział na minimalną ilość frakcji, czyli i myśmy już w swoim przetargu i w swoich warunkach niejako uwzględnili właśnie ten projekt rozporządzenia. Niestety ono nakazuje zbieranie czy segregowanie tych odpadów na większą ilość frakcji niż tylko te dwie. Także no, nie wprowadzimy tego dlatego, że spodziewamy się, że to rozporządzenie lada dzień wejdzie i wtedy musielibyśmy robić rewolucję. Więc przepisy idą raczej w kierunku wyodrębniania większej frakcji tych segregowanych odpadów. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys-Gadomska. Ja mam takie pytanie. Czy ustawa w ogóle dopuszcza wprowadzenie jakichś ulg w opłatach? Chodzi mi konkretnie o coś takiego, jeżeli załóżmy ja zapłacę za cały rok, bo są takie sytuacje, wiem, że niektórzy płacą za cały rok z góry. Czy jakieś ulgi można było tu wprowadzić dla mieszkańców? Według mnie nie, dlatego że to musiała być chyba delegacja ustawowa, a takiej w moim przekonaniu nie ma takiej delegacji. Dziękuję bardzo. Pan Sołtys, proszę. Ja mam takie pytanie właśnie, czy można, nie byłoby można zrobić coś takiego jak od ilości wyrzucania tych śmieci, ze względu na to, że jeżeli dwa razy w miesiącu jest przyjeżdża służba oczyszczania, no i każdy kosz na śmieci ma kod swój, nie? Ja nie wystawiam na przykład, ja wystawiam raz w miesiącu kosz tych śmieci, żeby to jakaś też ulga była, nie? A nie dwa razy w miesiącu, bo to mija się z celem. Jeżeli było wtedy indywidualne, jeszcze jeżeli przed ustawą było indywidualne, było każdy sobie indywidualnie zawiera umowę o wyrzucanie śmieci, o pobieranie śmieci, automatycznie było tak jak ja miałem sporządzone to raz w miesiącu. I to naprawdę było. To by się na ustawa, która weszła w 2013 roku, daje cztery możliwości poboru opłat od mieszkańców. Od ilości zamieszkałych osób. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość to jest zryczałtowana opłata od gospodarstwa domowego. Trzecia to jest uzależnienie opłaty za odbiór odpadów od ilości zużytej wody i czwarta możliwość od powierzchni użytkowej. Tylko te cztery możliwości odbioru odpadów są
tylko wśród tych czterech możliwości można wybierać. Jeżeli można jeszcze. Cały sens wprowadzenia 3 lata temu tej nowej regulacji był taki, żeby wprowadzić opłatę w jakiś sposób zryczałtowaną. Albo tak jak pan burmistrz powiedział, oparto na tych czterech wskaźnikach, dlatego że jeżeli była opłata za ilość, no to po prostu niektórzy kombinowali. Śmieci lądowały w lasach, w piecach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym diametralnie zmieniono system i w tej chwili można powiedzieć, że ta opłata ma charakter quasi podatku. Chociaż nie jest to stricte podatek lokalny, ale ona ma cechy podatku lokalnego i my się do tego musimy niestety, ale dostosować. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy moglibyśmy prosić o informację, jak ta proponowana stawka 10 do 20 ma się do gmin ościennych, które też przyjęły system rozliczania od mieszkańca, takich właśnie też z dość dużą zabudowania, czy rozróżnymi zabudowaniami, jak to Dąbrówka, Wielisze, Puszcz, tak? Czy tutaj takie informacje moglibyśmy prosić, jak to wygląda? Tak, te opłaty są zróżnicowane. Niektóre gminy są po przetargach nowych, niektóre są przed tymi przetargami. Ja podam przykłady. Więc tak, Nadarzyn 11 zł segregowalne, 18 niesegregowalne. Jabłonna 10,20. Legionowo 10,20. Seros 10,20. Wieliszek 10,20. Niepolec 10,20. Marki 8,17. Dąbrówka 7,16. Kobyłka 8,16, Klębów 7,14. Tak to wygląda w tym momencie. Nie wszystkie z tych gmin są po nowych przetargach jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja tylko jakby dodam, że ta zaproponowana przez nas stawka no, nie pozwala, czy w ogóle ta ustawa nie pozwala gminie zarabiać na odpadach, więc te stawki są na minimalnym poziomie, który pozwala zbilansować system zagospodarowania i zarządzania odpadami. No niestety w wyniku przetargu ta roczna faktura gminy Radzymin względem firmy wywożącej odpady wzrośnie o około 1 200 000 zł do 3,5 miliona, czyli o połowę i mniej więcej o nawet troszkę mniejszy wskaźnik podnoszone są, czy proponowane są do podniesienia te opłaty. Jeżeli przemnożycie sobie Państwo ilość złożonych deklaracji po stawkach, które są proponowane w tej uchwale, to widzicie Państwo właśnie na kwotę, która wynika z tego przetargu. Dziękuję bardzo. Ewelina Kostrzewa. A tak informacyjnie, czy mamy jakąś informację z gminy Dąbrówka, jaka firma odbiera śmieci? W tej chwili gminy Dąbrówka zmieni się firma, która odbiera śmieci. Jeszcze według mojej wiedzy firma, która zażaliła się na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, czyli ta istniejąca firma ze Ostrołęki, przegrała w KIO i zmieni się tam firma odbierająca odpady. Jeżeli jeszcze można dodać, o ile wiem, Dąbrówka należy do innego RIPOK-u, czyli tego regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, więc tam mogą być inne koszty, ponieważ system gospodarowania odpadami, dostarczania odpadów jest zrejonizowany. To znaczy nie można transferować śmieci poza granice tych właśnie okręgów. I ta Dąbrówka jest w innym niejako okręgu. Tomasz Wąsik. Znaczy było, jak powiem, w ramach tego, że powiem, trendu eko, o którym wspomniał Piotr wcześniej, czy była, że powiem, sądowana przez urząd zróżnicowana różnica na korzyść segregacji śmieci? Czy to chyba są same stawki podwyższenia? Czy po prostu była analiza, żeby po prostu w stronę większej ilości segregacji i zaniżyć cenę segregacji, a zwiększyć sumę śmieci niesegregowanych? Znaczy tak się dzieje, ponieważ podwyżka dla osób segregujących wynosi 3 zł, a dla niesegregujących 6. Więc to rozwarstwienie się powiększa z 7,14 na 10,20. Natomiast trzeba też pamiętać, że konstruując te opłaty, osób, które zadeklarowały segregację, jest około 23 tysiące w naszej gminie, a osób, które powiedziały, że tego dawać nie będą, jest 2 tysiące.
Więc ta stawka dla niesegregujących musiałaby rosnąć radykalnie, żeby można było koszty z segregujących przerzucić na niesegregujących. Bo wtedy te 2 tysiące musiałyby sfinansować odbiór od 26 tysięcy osób. Dziękuję. Zbigniew Jabłoński. Ja mam pytanie, jak na obecną chwilę, czy my te tysiące nam się bilansują, czy dokładamy do tego w tym roku? Jak to wygląda? Mniej więcej bilansuje w momencie. Troszkę może rekreanci pod koniec roku, jakby ilość strumień odpadów od rekreantów była wyższa niż zakładaliśmy. No ale też znajduje odzwierciedlenie właśnie w stawkach od rekreantów. I też no, zakładamy, że te rodzaje odpadów, które pojawiały się w tych gniazdach, no, były też efektem kumulowania ich przez długi okres. Ale odpowiedzią na to są między innymi zwiększone ilości odbioru śmieci wielkogabarytowych i biologicznych. Czy my dzisiaj fundując właśnie mieszkańcom 48% podwyżkę śmieci, czy nie możemy mieć obaw, że te śmieci, które tam właśnie z tyłu słyszę, że mieszkańcy, bo te śmieci mogą wylądować w piece. Czy wzięliśmy również to pod uwagę, że ci mieszkańcy mogą nie złożyć w ogóle deklaracji? Co wtedy? Zależnie od tego, czy to jest opłata podatek, tak samo jak teraz, czyli ta opłata będzie ściągnięta niezależnie od tego, czy mieszkaniec wystawi worek ze śmieciami przed swoją posesję w dniu odbioru, czy zrobić z tymi śmieciami coś innego, żeby wywiezie do lasu lub ją spali. My mamy bazę deklaracji, więc wiemy, kto te deklaracje ma złożone. Na bieżąco monitorujemy wszystkie nowo powstające domostwa i wiemy i motywujemy, czy może bardziej opresyjnie, no, zobowiązujemy do składania deklaracji nowych mieszkańców. Także czy mieszkaniec zapłaci, czy może inaczej. Opłata jest niezależna od tego, ile wytwarza tych odpadów. Także niezależnie od tego, czy zapłaci, czy nie, będziemy ją odebrali. Mamy jeszcze obawy takie, że te kontenery, które są powystawiane obecnie właśnie na tych terenach deklaracyjnych, bo tak, mieszkańcy składali deklaracje, tak się domyślam, najprawdopodobniej, że wszyscy będą segregować. Ale skoro mają taką możliwość, a te kontenery stoją, to jemu się po prostu nie opłaca tego segregować, przyjeżdża, wywala, bo ma gotowy kontener. I czy my właśnie nie dołożyliśmy do tego interesu na obecną chwilę, bo nie powiedział pan burmistrz, ile dołożyliśmy na obecną chwilę do tych śmieci, które i te kontenery wystawiamy. Rzeczywiście od samego początku istniała obawa, że w systemie otwartym, gdzie każdy może przyjechać z odpadami, no, istnieje ryzyko, że ci, którzy deklarują, że będą segregować, nie będą tego robić faktycznie. To znalazło odzwierciedlenie w opłatach, które Rada Miejska przyjęła, bo to nie były opłaty dwa razy większe dla niesegregujących, jak to ma miejsce dla mieszkańców. To było 120 dla tych, którzy deklarowali segregację i 200 dla tych, którzy jej nie deklarowali. Czyli od początku poniekąd obawialiśmy się i założyliśmy, że nie wszyscy mogą uczciwie segregować. Dzisiaj po obserwacji rocznej tego systemu mamy już pewność, że tak jest. I kolejna uchwała jakby dalej jest dalej idąca, bo jest proponowane podniesienie opłaty dla rekreantów segregujących odpady do 150 zł i pozostawienie na niezmienionym poziomie opłaty dla mieszkańców niesegregujących do poziomu 200 zł. Te opłaty są zbliżane do siebie z uwagi właśnie na to, że bardzo duży strumień tych odpadów jest nieposegregowany, natomiast my nie możemy wprowadzić jednolitej stawki. Czy ta podwyżka 48% pozwoli na to, żeby te śmieci w przyszłym roku się zbilansowały? Tak, pozwoli na to. Ale panie burmistrzu, co to daje, jeżeli segregacja, niby tam te gniazda, jak pan nazywa to, że tam niby segreguje się te śmieci, tak? Ja wiem, segregują śmieci ci, co segregują. Ci, co nie mają gdzie wrzucić, podjeżdża z mieszanymi śmieciami i wrzuca do plastiku na przykład, czy do szkła. I co, przyjeżdża później ambasada i zabiera oczywiście to wszystko jako komunalne śmieci, niesegregowane. No i jak właśnie, jak to wytłumaczyć? To znaczy, no to jest brak, jakby tu powiedzieć, dyscypliny u tych osób. Natomiast, niby w tym gniazdzie, to nigdy chyba nie było segregowanych śmieci zabieranych. Dlatego stawka dla za odpady segregowane w przypadku działek rekreacyjnych jest podwyższana, bo niestety firma odbierająca musi te śmieci, nawet segregowane, jeszcze powtórnie dosegregowywać. No niestety musimy pracować nad świadomością, nad edukacją i w jaki sposób również kontrolować tę zbiórkę selektywną, co przy
Ale momencik. Co przy systemie tym gniazd, no nie jest takie łatwe, no ale po prostu trzeba edukować społeczeństwo. Ale to podjeżdża jedna śmieciarka i wrzuca do jednego kontenera, do jednego samochodu wrzuca co? To jak to robią? No, to ja, mnie to zastanawia też. Nie widzę, żeby przyjechała, Widzą, że przyjeżdża i pan będzie odpadł, bo to będzie szkoda. Nie, przyjeżdża, wszystko myk. I metodę trzeba zbierać. Pięć śmietników jest pusty, tak? No, proszę mi to. To znaczy, nie powinno tak być. Powinno być tak, że śmieci segregowane są, jakby to powiedzieć, zbierane oddzielnie, z tym, że jeżeli one są silnie zanieczyszczone, to tak jak powiedziałem, trzeba je po prostu przesortować na sortowni. Ja tylko jeszcze zupełnie na wypowiedź. W przypadku gniazd, no niestety firma, która nas w tym momencie obsługuje, wychodzi z założenia, wydaje się słusznego, że wszystkie śmieci, które by w tych gniazdach się znajdowały, wymagają segregacji. I tak, bo nie można z pewną pewnością stwierdzić, że śmieci znajdujące się w pewnych gniazdach segregacji są odpowiednio posegregowane. Doświadczenie tej firmy przez te kilka miesięcy funkcjonowania jest takie, że one nie są posegregowane. Więc oni w tym momencie odpuścili sobie już jeżdżenie oddzielnie, bo te śmieci i takie wrzucają do jednego pojemnika. Czyli jednakowa umyć będzie na nich jednakowa opłata. Ale takiej być nie może. Dziękuję bardzo. Piotrem, najpierw Piotr Mason, później Piotrem Mason. Jasności, tylko i wyłącznie. Tu jest napisane, że ustala się stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, bla bla bla, 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Druga, jest dopisane odbieranie w sposób nieselektywny. Ja wiem, co to znaczy, Ewa. Natomiast ten 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, nie jest to opisane, że selektywny. Czyli kto, ja wiem, ale kto decyduje o tym, czy mieszkaniec odsegreguje, czy nie odsegreguje? Kto? Sam mieszkaniec składający deklarację. Poczekaj, ja wysłucham burmistrza. Niech pan jeszcze raz powtórzy. Sam mieszkaniec składając deklarację decyduje o tym, czy wybiera metodę segregacyjną, polegającą na tym, że może z jednej strony wystawiać przed swoją nieruchomość worki z odpadami posegregowanymi, ale jednocześnie ma możliwość wystawienia kosza z odpadami zmieszanymi. Dobra. Czy też od razu deklaruje, że nie chce śmieci segregować i odbierane są od niego tylko odpady zmieszane. Okej. Mówiąc szczerze i po polsku, i po ludzku, ja bym wybrał ten 10 zł miesięcznie, nie odsegregując, tak? Jak temu zapobiegać? I dlaczego teraz segruj. Na każdym worku znajdują się kody. Mieszkaniec, żeby móc wystawić worek z odpadami, musi nakleić na niego kod. Mhm. I jeśli na etapie segregacji okaże się, że w danym worku są śmieci nieposegregowane, wykonawca przesyła nam kod, my sprawdzamy, kto taki worek dostarczył i wtedy wzywamy mieszkańca do korekty deklaracji albo do prawidłowego segregowania. Okej, super. Chciałem to wyjaśnić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Gębelski. Ja mam tutaj jeszcze jedno pytanie, bo nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych gmin, które ogłaszają przetargi. Natomiast taka propozycja w zasadzie, czy w kolejnych latach, bo tak jak pan burmistrz powiedział, sytuacja jest dynamiczna i może się okazać, że za rok znowu staniemy przed tym problemem, tak? Bo może opłata będzie większa, ja zakładam, że może jednak mniej, może będzie taka sama albo niższa. Niemniej jednak, czy moglibyśmy sobie dać w takim przetargu kolejnym szansę, żeby jeszcze dodatkowo jakby poznać to, co nam dają, oferty, które nam dają firmy i na przykład zaproponować składanie ofert wariantowych, czyli oferta 12-miesięczna i 24-miesięczna. Bo założyliśmy, że to jest dla firmy ryzyko, natomiast może się okazać, że takim samym ryzykiem jest dla firmy to, że w kolejnym roku przegra, tak? Będzie inna firma i może taka dwuletnia umowa daje jej jakieś
poziom komfortu i może byliby w stanie zaproponować stawki niższe, a z kolei gmina też co roku nie stawałaby przed tym problemem. I tutaj taka sugestia i pytanie, nie wiem, jak to wygląda w innych gminach, czy to jest praktykowane, ale może, jeśli nie, to może moglibyśmy być pierwsi, tak, i coś takiego moglibyśmy zaproponować. Ale jest to słuszne i my próbujemy na przykład w tym roku ogłosimy przetarg na komunikację dłużej niż roczny, też co roku był roczny. Teraz ogłosimy go na dłuższy okres, licząc na to, że ceny będą lepsze, albo tabor będzie lepszy, no, parametry obsługi się poprawią. Natomiast w przypadku odpadów nie odważyliśmy się na to. Z uwagi na zmieniające się okoliczności prawne, z uwagi na zmieniające się dane, ceny ilościowe, no, nie chcieliśmy w tym roku wiązać się na dłużej, bo uznaliśmy, że ryzyko, że cena za coś, co nie nastąpi, będzie wliczona w cenę dla mieszkańców, czyli oni zapłacą właśnie za te ryzyka prawne, za ryzyka wzrostu cen. Jeśli sytuacja będzie się klarowała i w przyszłym roku jakby dojdziemy wspólnie do przekonania, że ryzyk jest mniej, pewnie warto będzie ogłosić dłuższy przetarg. Piotr Kępelski. Chodzi tutaj o to, żeby ogłosić przetarg, gdzie od razu stawiamy tutaj kryterium 24-miesięcznej na przykład umowy, tylko chodzi mi o wariantowość, tak? Że dajemy możliwość przedstawienia oferty w dwóch kalkulacjach, umowa roczna i dwuletnia. I chodzi mi o to, czy to jest dopuszczalne, tak? Czysto teoretycznie z pewnego punktu widzenia jest to możliwe, tylko trzeba było bardzo precyzyjnie określić kryteria wyboru. Można wyobrazić sobie sytuację, w której przy rocznej umowie tańsza jest firma A, a przy dwuletniej firma B. Ale w ogólnej perspektywie tak się bardziej opłaca A. I co wtedy wybieramy? Czy kierujemy się jednoroczną wartością, dwuletnią? Trzeba zobiektywizować pewnie jakieś wskaźniki. Może uzależnić to od cen odbioru odpadów na rynku. No, no ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Czysto teoretycznie jest to możliwe, natomiast to wiąże się ze sporym ryzykiem pewnie odwołań od takiej przedstawionej procedury. Czyli póki co ja rozumiem, nikt tutaj w ościennych gminach czegoś takiego nie praktykował, tak? W taki sposób, nie. Dziękuję. Wiesław Solarz? No takie no, pytanie dotyczące zapisów umowy, czy wymiana koszy jest obligatoryjna, czy to jest po prostu, czy ktoś ma, czy ktoś nie ma? Jak to jest zapisane? W umowie nie ma obowiązku wymiany koszy, natomiast w umowie jest obowiązek ich dostarczenia, tak, żeby każda nieruchomość była w taki pojemnik wyposażona. W umowie są też informacje o tym, że trzeba je myć teraz na jakiś czas, czy jest dokładnie określone raz na jakiś czas, natomiast ja w tej chwili nie pamiętam. Natomiast no tutaj jakby gdyby, i tak to było miało miejsce w naszym przypadku, jeżeli firma Indoor te kosze już dostarczyła w ramach poprzedniej umowy, więc one są na nieruchomościach, gdyby się zdarzyło, że jakaś inna firma złożyła najkorzystniejszą ofertę, po prostu Indoor zabrałby swoje kosze, a ta druga firma rozdawałaby swoje. Dziękuję bardzo. Kevin Eyston. Zobacz, jak ja to studiuję. Zobacz. Ja chcę zadać jedno pytanie. Kto decyduje, że te śmieci są selektywnie albo nieselektywnie odebrane? Kto? Ten, który odbiera? Ten, który składa sieciła. Ok, dobra. Teraz idź razem ze mną. Ten, co składa deklarację, mówi w domu, że on będzie... Tak jest. Kto decyduje dalej, czy on odsegrował, czy nie odsegrował? Ja pytam burmistrza. Czekaj. Ależ burmistrz powiedział. O, sorry, tatku. Ja mam nic nie odpowiadać. Mam prawo zapytać. Ja chcę to usłyszeć. Pytanie padło, burmistrz odpowiada. To pytanie pada po raz drugi, więc po raz drugi powtórzę odpowiedź. Jeśli mieszkaniec deklaruje segregację, otrzymuje również kody i ma prawo wystawiać w określonych dniach worki, naklejając te kody. Dobrze. I kto odczyta te kody? Wykonawca w sortowni. Jeśli na pierwszy rzut oka widać, że w worku znajdują się śmieci niesegregowalne, czasem tak się zdarza, wtedy już osoba odbierająca te odpady przy samochodzie rozdziera worek na znak, że to jest, nie jest odbiór selektywny. Ale i fotografują, przesyłają nam informacje. Natomiast może zdarzyć się tak, że na pierwszy rzut oka nie widać, że są to śmieci nieposegregowane i wtedy na etapie sortowania w sortowni, rozpakowywania worka, jeśli operatorzy sortowni stwierdzą, że są to śmieci nieposegregowane, tak jak powiedziałem wcześniej, dają nam numer. Dobrze.
I teraz mam pytania do Wysokiej Rady. Jak możemy zapobiegać temu tak, żeby ten, który decyduje albo odczytuje te kody, że mógłby panu burmistrzowi powiedzieć na przykład, że ja nie odsegregowałem, gdy odsegregowałem, żeby nie odzyskać tych 20 zł miesięcznie, a nie mniejsze o 10. Bo to jest duża różnica. Czyli oni muszą zrobić zdjęcia z śmieci i wysłać panu burmistrzowi. No to nie bezpośrednio mi, ale to zostanie tak. Ale panie burmistrzu, w jaki sposób oni to odczytają ze względu na to, że idzie tam prasa i może no nie wiadomo, że żaden worek nie jest cały, tylko pół. I nie wiadomo, co do mojego worka zaleci. Ja pytam po to, żeby mieszkańcy nie zostali oszukani przez tą firmę, która opiera, że oni lądują się na wyższym stawie. Przeważny kierunek oszustwa, ale ja nie będę przekrzykiwał. Przeważny kierunek kombinatorstwa jest odwrotny. To znaczy mieszkańcy pod pozorem segregacji próbują nie segregować, a my, czy właściwie firma wykonawcza, stara się zdiagnozować i odnaleźć te próby złej segregacji. Ale chodzi mi o to, panie burmistrzu, tak, skąd my możemy wiedzieć, że na przykład ta osoba, która, albo firma, która odczytuje te kody, które te kody według pana burmistrza są odpowiedzialne za to, czy my płacimy 10 zł miesięcznie, czy 20. Skąd my nie wiemy, że ta firma dokłada na nas, że o, ten powiedział, on musi zapłacić 20 zł miesięcznie, kiedy ta osoba odsegregowała. I ta firma odbierająca może powiedzieć, że nie odsegregowała. To ja zadam może inaczej pytanie, panie burmistrzu, może to koledze radnemu odpowiem. Ile takich miało miejsce takiej sytuacji, że ktoś mimo złożonej deklaracji segregowania był wezwany, czy też nałożone dla niego zostały większe opłaty na skutek niesegregowania? Ale ile takich sytuacji będą? Ale tak jest w tej chwili, że nic nie zmienia. Od dwóch lat, właściwie od trzech działa ten system i my nie wprowadzamy niczego nowego pod tym względem. Także tutaj nie mają w tej chwili w liczbach, ile takich sytuacji miało miejsca. One czasem się zdarzają, natomiast jest to proces raczej rzadki. No, na początku był z tym problem, kiedy mieszkańcy uczyli się segregować, kiedy nie do końca wiedzieli, do których worków, które frakcje odpadów wrzucać. W tym momencie wygląda dość sprawnie, szczególnie w budynkach jednorodzinnych. No, dużo większy problem z frakcjami odpadów mamy właśnie w nieruchomościach wielolokalowych i w działkach rekreacyjnych. Dobrze. Ja tylko pytam z powodu, że ja nie wiem, co to za uchwała, co było tam w 2012 roku, bo nie byłem radnym wtedy. Dlatego ja pytam teraz, jak to wygląda. Jeżeli to jest rzeczywista, nie wiem o tym, dlatego ten, co pyta, nie wątpi, tak? Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to w naszym interesie leży. Jeżeli ja deklaruję tańsze opłaty, to muszę udowodnić, że segreguję. To jest w moim interesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A kto decyduje o tym moment? No jak? Halo. Kolego radny, pani sołtys Rudy. Chciałam tylko dodać, że ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam tutaj kolegę Kevina, że są mieszkańcy, którzy deklarują, że będą śmieci segregować i wnoszą niższą opłatę, a niekoniecznie te śmieci segregują. Ja o tobie mówię. Tak, po raz trzeci odpowiadam to pytanie. Tak, takie sytuacje czasami się zdarzają. Jeśli nie można tego stwierdzić w momencie odbioru, to na etapie sortowania takie przypadki są diagnozowane. Ale należy pamiętać, że system kontroli i system monitoringu takich przypadków nie może kosztować więcej niż same nieliczne przypadki segregacji. No, można postawić tam 15 strażników całodobowych, którzy będą pilnowali tego, ale to będzie kosztowało więcej niż tych dwóch czy trzech delikwentów, którzy to robią. Szanowni Państwo, ja proszę o zachowanie ciszy. Kolega Piotr Rębelski, zamykam za chwilę listę dyskutantów. Czy ktoś chce jeszcze się zgłosić, zadając pytania do tej konkretnie uchwały? Czy ktoś oprócz radnego Piotra Rębelskiego zgłasza się do dyskusji? Nie widzę, zamykam.
zgłasza się sołtys? Nie ma ad vocem. Czy zgłasza się sołtys do dyskusji w ramach tej uchwały? Nie, chcę tylko... To nie, dziękuję bardzo. Zamykam listę dyskutantów. Piotr Emberski, proszę Państwa, przypominam, jesteśmy na sesji. Kolega Piotr Emberski. Ja tutaj jeszcze po części chciałem nawiązać do tego, o czym mówił Kevin, czyli weryfikacji w sortowniach, tak, tego, czy śmieci są segregowane, czy nie. I do tego, co powiedział Pan Górnik, że głównym problemem być może o to też chodziło Kevinowi. Bo Kevin jako mieszkaniec osiedla wielorodzinnego jakby no, nie stosuje tam się tych kosztów, tak? I z obserwacji no, można powiedzieć, że są mieszkańcy, którzy do pojemników wystawionych na osiedlu wrzucają śmieci segregowane, są tacy, którzy wrzucają wszystko do jednego wora. I myślę, że tutaj trzeba byłoby się zastanowić i zweryfikować, nie wiem na ile to jest realne, ilości śmieci, które są odbierane z osiedli. Czy tam jest jakaś rażąca dysproporcja między tym, ile pojemników jest odbieranych śmieci segregowanych, a ile jest niesegregowanych. To jest dość istotne, zwłaszcza, że tych no, osiedli mamy troszeczkę. No tam pewnie problem zawsze będzie, tak? To wydaje mi się, że to trzeba byłoby współpracować z administracją danego osiedla, weryfikować, no bo tutaj akurat firma chyba, która śmieci odbiera raczej z ręce ma związane, a drugie to też gmina, nie wiem jakie te statystyki otrzymuje, tak? Ale to jest chyba istotne w przypadku właśnie osiedli, tak? Dziękuję bardzo. Pani kierownik Lewińska chciała coś na to powiedzieć. Kontroli jedna wspólnota mieszkaniowa musiała zmienić deklarację z segregowanych na zmieszanych, bo tych zmieszanych było za dużo, bo nie było segregacji. Ale zmieniła deklarację od czego? Na drożej. Czyli od selektywnej na mniej selektywny. Tak. Myślisz, że Pani to zrobią? Ale tak było. Tak, 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 ja stwierdzam fakt, nie... Pytam. Dziękuję bardzo. Mogę zadać pytania? Mhm. Mam prawo do tego, tak? Okej, to nie komentujcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma, rozumiem, żadnych pytań merytorycznych do tej uchwały. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenie stawki tej opłaty? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwny? 4. Kto się wstrzymał? 3. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Prosiłbym nie wychodzenie z sali, jeśli nikt nie musi. 2 minuty przerwy technicznej na zmienienie dla Panowie. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie. Szanowni Państwo, ja mam czas. Możemy siedzieć do 12. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Otwieram dyskusję. Pani Soltys Rudy, proszę. Ja mam takie pytanie. Mamy za śmieci zmieszane na mieszkańca 20 zł od osoby, jeżeli śmieci nie segregujemy. Natomiast działkowicze czy rekreanci mają 200 zł na
rok. Czyli wychodzi 16 zł na miesiąc, no powiedzmy w zaokrągleniu 17, na cały miesiąc bez względu na to, ile osób i ile czasu spędza na działce. Skąd wynikają takie różnice? My 20 zł od osoby, a oni 17 zł za cały miesiąc. Nie od osoby, za cały. Mieszkańcy płacą, nie segregują, podkreślam, płacą 20 zł w przypadku od osoby zamieszkującej dany teren. Natomiast rekreanci, nawet jeśli domku nie mają, a mają tylko działkę, czyli wiadomo, że nikt nie mieszka, też płacą. No, poza tym ja chciałem jeszcze uzupełnić. Ta różnica jest bardzo duża. Ale ona wynika z faktycznie odbieranych ilości odpadów. Znaczy my mamy w tej chwili ilości, które odbieraliśmy w tym sezonie od rekreantów i opłaty są tak na takiej wysokości, do której Państwu proponujemy, żeby te opłaty pokryły koszty odbioru tychże odpadów od rekreantów. Także jest to podstawą ich wyliczenia, są faktycznie odbierane odpady. Ilości faktycznie odbieranych odpadów. Ewa Całka, Krewnejska. Ja jeszcze pragnę zauważyć, że rekreanci nie są zwalniani z opłat w miejscu zamieszkania. A nie wydaje mi się, żeby w dwóch miejscach naraz produkowali odpady. To jednak też jest jakaś tak akwocent pani sądzi. Tak jest to prawda. Ale dlaczego rekreanci przywożą dużo gabarytowych śmieci do naszej gminy? I zostawiają majątek. Nie wiem, ale ten saldo rekreanci za te śmieci płacą. Ja tutaj na propos śmieci wielkogabardowych przewożonych z Warszawy, ja raczej sądzę, że to jest inne zjawisko. To jest zjawisko pozbywania się śmieci, które są w tych domkach składowane od iluś lat. No nie podejrzewam, żeby ktoś przewoził wrzostalkę z Warszawy, bo jej przewiezienie kosztuje więcej niż oddanie lokalnie właśnie w ramach takich zbierania odpadów. Natomiast zgadzam się rzeczywiście, że przez wiele lat w tych domach były gromadzone rubiecie. I teraz i wcześniej trzeba było zapłacić za ich wywiezienie albo wywieźć do lasu, a w tym momencie podrzucane są do tych gniazd. Natomiast wierzymy, że te cztery akcje w roku zbierania odpadów wielkogabarytowych, że uda nam się odpowiednio przeprowadzić kampanię informacyjną wspólnie z sołtysami, wspólnie z proboszczami, że to sprawi, że one będą wystawiane jednak w tych dniach odbioru odpadów, a nie podrzucane do gniazd. Kevin Mason. Tak, byłem następnego. To, że tutaj są domy letniskowe, czy powiedzmy, że ktoś z Warszawy, Białegostoku albo gdzieś tam z Polski przyjeżdża do swojego domu letniskowego, czy ten opłata jest obowiązkowo przez cały rok, czy on przyjeżdża, czy nie przyjeżdża? Tak, tak. Tak? Obowiązkowo, tak? Dobra. Przyjeżdża, czy nie? A gdyby na przykład ten mieszkaniec, powiedzmy, domu letniskowego robi sobie taki śmiecik i on ładuje to wszystko do worka i ładuje ten worek do samochodu swojego i wraca, powiedzmy, do Białegostoku, czyli nie korzysta ze śmieci naszego i rzuca to u siebie w Białymstoku, gdzie on też ma opłaty, gdzie on też musi zapłacić za opłatę tutaj, gdzie tak robi. Czyli to jest obowiązkowo. Czy masz śmieci, czy nie masz śmieci, tak? Okej. Okay. Dobra. A czy gmina nie boi się tego, że te śmieci będą albo raz spalone w kominku, takie rzeczy jak butelki plastikowe albo co? No przestań. Żeby Ewa, mam prawo powiedzieć. Nie miałeś, no sobie będziesz Ewa. Szkodził, plastik kładł. Ja nie mówię o sobie, ja nie mam domu letniskowego. Ale ja mam i wiem, że sobie nie będę kominka zatykać plastikiem. Dobrze, ty nie. No, ty nie. No przestańcie, bo ty nie. Wychodzimy. Ja proszę, albo rzucić, ja już to zadałem pytanie, Ewa mnie nie przeszkodzi. Dobrze, kontynuuj na tym. Czy gmina nie boi się, że będą śmieci spalone w kominku u siebie w domu letniskowym, który oczywiście Ewa, radna koleżanka, nie robi, podkreśla? Oczywiście, że nie. Albo nie będą te śmieci rzucone do lasu po to, aby oszczędzać sobie pieniądze. Może albo burmistrz, albo ty. Ja powiem, pan burmistrz mi uzupełni. Jaki interes ma taki rekreant, na którego jest obowiązkowo nałożona opłata śmieciowa? Zryczałkowana. Była ta najniższa opłata, a nie ta wyższa. Ale rekreant płaci jedną kwotę. Za cały rok. Tak czy siak? Czy tak, czy nie tak? Tak, nawet jak sobie powierzy do lasu, to zapłacić musi. Tak, właśnie. Tak, to po co? A dodatkowo, jak to jest podatek od
taka opcja jest prawo pod opłatem. Czy to lasu musimy nasz? To jest prawda. Ja prosiłbym. Prosiłbym, teraz pan burmistrz odpowiada. Proszę. Oczywiście, czysto teoretycznie jest możliwe to, że ktoś zapłaci, a potem i tak wywiezie do lasu. Dokładnie. Powiem więcej, no, nie rozumiem takiego zachowania, natomiast niektórzy robią to chyba z przyzwyczajenia. I tak ta opłata, czy ktoś spali w kominku, czy ktoś wywiezie do lasu, czy do Białego Stoku, i tak zapłaci. To jest nieuchronne. Więc jaki jest sens złożenia? Spali paliwo, zmarnuje czas, a zapłaci i tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Czy są pytania do tej uchwały? Ewa, co? Jeżeli można, ja tak z ciekawości chciałam do pani Ewy zwrócić się z pytaniem. Czy zdarzyły się deklaracje jakieś nietypowe? Na przykład nie produkuję śmieci. Tak, jak najbardziej takie działki weryfikujemy, jeździmy w teren, jeżeli działka nosi miano wykorzystywania właśnie letniskowego, jak najbardziej nie ma podstawy do zwolnienia, opłat wzywamy, wszczynamy występowanie. Skutecznie? Skutecznie? Tak. A jakie są mandaty, najwyższy mandat, jaki był w tym roku? Na przykład, że ktoś coś zrobił nie tak, jak powinien zrobić. My nie nabieramy mandatów, nie mamy, mamy tylko możliwość wszczęcia postępowania i na skutek wszczęcia mamy na przykład na chwilę obecną 107 deklaracji złożonych na podstawie wszczęć postępowania. A czy nakłada mandaty? To nie są... Policja dużo z tego byś chciała. A my właśnie, w przypadku niezłożenia deklaracji wydać tylko decyzję. Czyli mogę potwierdzić, że są takie domy letniskowe, które nie powiem, wytalają śmieci, tak? Nie deklarują, że nie wytwarzają śmieci, tak? Są? A tu jest twój Białystok. Ale nie... Nie, deklarują, ale deklaracje i tak muszą złożyć na skutek naszego postępowania. Ale ci, którzy nie mają śmieci, albo nie wytwarzają śmieci, i tak będą muszą zapłacić, tak? Tak. Tak? Trochę nie fajnie. Skoro ja chciałabym uzasadnić swoje pytanie, ponieważ na etapie tworzenia ustawy i tych naszych tutaj zasad, procedur, wielokrotnie się zwracano do mnie z pytaniem, dlaczego tak jest? Osoby, z, nazwijmy to, z okolicznych wsi, które przeprowadziły się do miasta, mieszkają tutaj od wielu lat, a mają jakieś swoje stare siedziby czy części siedzib w okolicznych wsiach, bo takich osób jest też sporo, twierdzą, że nie korzystają w sposób ciągły z tych swoich daczy. I no, mogę się tutaj zgodzić, gdyż nie ma sensu jadąc jeden, powiedzmy na sobotę czy tam na niedzielę, zostawiać śmieci, składować, bo nie ma sensu, bo się myszy zamykną. Ja wiem, że to jest nie jak gdyby... Wyjątki. No to są wyjątki, ale są. Jeśli chodzi o działki deklaracyjne, została pozwalona na nakładanie opłaty zryczałtowanej. Wiadomo, że jak coś jest zryczałtowane, jednemu się to bardziej opłaci, innemu w ogóle. I tak jest w przypadku tych osób, które korzystają rzadko. Natomiast jeśli ktoś jest właścicielem dwóch nieruchomości, które spełniają znamiona domów całorocznych, może złożyć deklarację, która dzieli jego pobyt w trakcie roku, na przykład, żeby nie płacić dwóch miejscach. I składa taką deklarację wtedy, że na przykład do czerwca mieszka pod adresem X, od czerwca do sierpnia pod adresem Y, a potem znowu wraca do X. Ale to dotyczy domów całorocznych. Cała rodzina albo może się przeprowadzać, albo znów wraca. No tak, ale nie musi cała rodzina. Można na przykład złożyć deklarację korygującą, że zamiast 5 osób mieszkają 3 w sezonie letnim i potem, a 2 na działce jakiejś tam innej i potem w sezonie wracają te 2. Jest to teoretycznie możliwe. I stosuje się to w naszej gminie? Tak, jest to rzadkie, bo wymaga płacenia, czy składania deklaracji aktualizujących przez tego właściciela i często na 2 miesiące to się komuś nikt nie chce takiej deklaracji składać. Natomiast teoretycznie i zgodnie z prawem jest to możliwe i niektórzy tak robią. Ale jest to jakieś rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Pan Sołtys z Zera. A propos tych kontenerów, które znajdują się w tych tak zwanych miastach, czy jak to się nazywa, pan burmistrz wspomniał, że opłaty czy ilość tych śmieci radykalnie wzrosła w tym roku. Ja zauważyłem,
zauważyłem takie zjawisko, że są firmy, które regularnie podjeżdżają pod te gniazda i przykładowo potrafią cały samochód dostawczy w ciągu 5 minut opróżnić, zamieniają wszystkie kontenery. I to nie jest cały taki jakiś odrozumiony przypadek. Załóżmy firmy budowlane, czy załóżmy firmy produkujące jakoś, czy cukiernie. Po prostu pozbywają się śmieci, żeby nie ponosić większych kosztów. I stąd też może wynikło to, że ten ilość tych śmieci, która przypisywana jest działkowiczą, się zwiększyła pod koniec roku, ponieważ jeszcze w poprzednim roku nie było takiej możliwości, żeby potem busem podjechać i te śmieci gdzieś tam zostawić. Panie Sołtysie, no rzeczywiście zdarzają się przypadki. My obserwujemy, że charakter odpadów sugeruje, że nie są to śmieci z działek rekreacyjnych, a rzeczywiście od różnych rodzajów firm. Jeśli strumień odpadów pozwala nam na zidentyfikowanie, skąd te odpady pochodzą, to oczywiście prowadzimy postępowanie i takie kontrole i postępowania miały miejsce w rejonie północnym gminy, za ulicę Arciechów, gdzie są cukiernie, a rzeczywiście przez jakiś czas pojawiały się odpady, no ewidentnie sugerujące, że są to odpady pochodzące z tego typu obiektów. Odbyły się kontrole w tych obiektach. Firmy, które nie miały, pozawierały umowy i są na bieżąco kontrolowane, także to się poprawiło w tym zakresie. Dużo trudniej ściga się firmy budowlane, bo one często zmieniają lokalizację. Po pierwsze zmieniają lokalizację, po drugie nie widać skąd te odpady pochodzą. No tutaj liczymy tylko i wyłącznie na zgłoszenia, czasem mieszkańcy podsyłają jakieś zdjęcia, natomiast no, jak ktoś nie jest złapany na gorącym uczynku, to takie coś jest nie do wychwycenia praktycznie. Dziękuję bardzo. Kevin Aston. Jak pan burmistrz powiedział, są kody, nie kody, selektywny, nieselektywny, super. Ale czy ktoś pomyślał o tym, ja nie potrzebuję odpowiedzi w tym momencie. Chodzi o to, daj mi to chodzi. Chodzi mi o to, czy ktoś pomyślał o tym, że jest sąsiad, który tam, wiesz, selektywnie odbiera te śmieci i ktoś jemu podrzuca nieselektywne śmieci i wtedy on idzie na wyższą stawkę? Też o tym pomyślono? Czy nie? Ale kod jest na boku. Kod. Czysto teoretycznie sąsiad może chronić sąsiadowi kody, tak? Cały czas tej kody. Ale żeby on porzucił niezakodowane worka. Worki bez kodów nie są odbierane. Czyli te worki, które nie mają kodu kreskowego, są zostawione tam, gdzie on jest, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Witam burmistrza. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Ja pomagam. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe? Proszę o podniesienie ręki do góry. Czternaście za. Kto jest przeciwny? Cztery. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała numer kolejny. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2016. Proszę pana skarbnika o zreferowanie tej uchwały. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszej sesji założeń nie śmiało, że zmiany nie powinny być kontrowersyjne. Proszę państwa, jeżeli chodzi o stronę dochodową, cztery przesunięcia, zwiększenie dochodu po 23 288 zł wynika z dotacji na zadania własne. W całości księgowania, które posiada 852 domów społeczna. Poza tym mamy do czynienia z neutralnym budżetowym przesunięciem dochodów z rozdziału 705 do rozdziału 756. Chodzi o dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, które były po prostu błędnie wykazywane, że rozdziały 705 powinny być 756-18.
Jeżeli ktoś osobom wydatkował 24 tysiące zwiększenia na wydatkach majątkowych związanych z drogami, gminnymi i w całości dotyczy to tutaj ulicy Cichej, wykonania ulicy Cichej, gdzie mamy do czynienia ze zwiększeniem, czy proponuje się Państwu zwiększyć na 9 tysięcy złotych, jest to w całości konsekwencja faktu, że zapomniałem o rekomendacji projektowej. Na poprzedniej sesji zabezpieczyliśmy środki na wykonawstwo, natomiast wcześniej zaangażowane były środki na dokumentację projektową, miałem zapomniałem, to jest mój błąd. Nie zostało z tego tytułu wydatkowane nawet złotówka, więc nie mamy broń Boże przekroczenia, ale faktycznie na ten cel po prostu należy zabezpieczyć środki. Co poza tym, symboliczne zwiększenie nakładów na chodnik w Starym Jankowie o 5 tysięcy złotych. Tu chodzi o wzmocnienie podbudowy chodnika na dosyć znaczącym obszarze, na dosyć znaczącej długości tego chodnika i 10 tysięcy złotych zwiększenia nakładów na dokumentację projektową ulicy Armii Krajowej Kochanowskiego i Gminy Sporowskiej. Tu chodzi przede wszystkim o to, by z jednej z tych ulic wygospodarować drogę, która będzie spełniała standardy drogi przeciwpożarowej za pośrednictwem zespołu szkół imienia Leona Ryczarda-Turyskiej, a to pozwoli zupełnie inaczej i dużo bardziej racjonalnie zagospodarować teren tego zespołu szkół. Poza tym, proszę Państwa, zmiany proponowane do uchwały. Zwiększenie 9 tysięcy złotych nakładów na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej. Mówimy tu o zwiększeniu paragrafu 470.710.04. 20 tysięcy złotych zwiększenia nakładów na funkcjonowanie urzędów z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. To są środki, które są niezbędne tak naprawdę na potrzeby do końca roku. Redukcja wydatków związanych z obsługą zadłużenia o 71 800. To już jest chyba wszystko, co jesteśmy w stanie zaoszczędzić w tym roku. Po prostu mamy w roku 2016 do czynienia z bardzo korzystnie kształtującymi się stopami procentowymi, to już jesteśmy w stanie zaoszczędzić na koszty obsługi zadłużenia. 10 tysięcy złotych, które proponuje się Państwu, o które proponuje się Państwu zwiększyć na pole 2018-14. Tu chodzi o umożliwienie zwrotu nienależnie pobranej renty planistycznej. Tylko sytuacja jest o tyle skomplikowana, że ta renta planistyczna pobrana była w roku poprzednim, to też nie ma możliwości zmniejszenia dochodów z tego tytułu, tylko rzeczywiście trzeba stworzyć paragraf wydatkowy. Tak? Czyli nienależnie pobrane dochody lat wcześniejszych stanowią wydatki budżetu roku bieżącego. Gdybyśmy mieli do czynienia z operacją pełną roku bieżącego, moglibyśmy podniesić dochody, na byście Państwo odpowiedzieli. Po prostu nie byłoby potrzeby tworzenia paragrafu wydatkowego. Punkt szósty, czyli rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 200 tysięcy złotych, ona w całości przeznaczona jest na ostateczne zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli publicznych. I tutaj wymagane jest słowo uzasadnienia. Ja to dosyć precyzyjnie opisałem w tym punkcie szóstym. W uzasadnieniu do uchwały na poprzedniej sesji w Kapisie Pont napisałem Państwu, że rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 737 tysięcy 700 zł. W rzeczywistości rozwiązaliśmy 137 700 rezerwy ogólnej, natomiast 600 tysięcy to była rezerwa celowa na wydatki bieżące planowane w dziale 801, czyli związane z oświatą jako taką. Popatrzycie Państwo na część normatywną uchwały budżetowej tegorocznej, to tam znajduje się właśnie rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z oświatą w wysokości 600 tysięcy złotych. To jest ta kwota, która była rozwiązana na poprzedniej sesji. Literalnie tak naprawdę już napisałem, ile pozostało tej rezerwy, tak żeby na najbogatsze nie ma żadnych wątpliwości. Pozostaje nam 12 400 rezerwy ogólnej z przeznaczeniem tak naprawdę, bo to są takie środki trochę znaczone na zadania realizowane w formule inicjatywy lokalnej, no i 200 000 rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 801, czyli oświata, wydatki neutralne budżetowo przesunięcie tak naprawdę, które dostosowują plan do bieżących potrzeb. Myślę, że już chyba ostatniej istotnej w tym roku. Z tym zastrzeżeniem, że zwiększamy nakłady na dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w sumie o 201 300. Też myślę, że jest to ostateczny plan dotacji. Na co należy zwrócić? A Państwo macie jeszcze do czynienia w tym załączniku dotacyjnym z przesunięciem między paragrafem 2540 a 2590. Chodzi o to, że dotacje dla przedszkoli publicznych, które były wprowadzone pierwszy raz na poprzedniej sesji, zaplanowaliśmy w paragrafie 2540, powinny być w paragrafie 2590. To są neutralne przesunięcia, ale one znajdują odzwierciedlenie w załączniku dotacyjnym. 852, czyli pomoc społeczna. Tu mamy również neutralne wynikowo przesunięcia między paragrafami, z jednym wszakże zastrzeżeniem, czyli zwiększenie o 223 288 zł nakładów sumarycznych na dział 852, ale to znajduje pokrycie w dochodach z tytułu dotacji na zadania własne. Zmniejszenie nakładów w dziale 853, czyli pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, trzeba rozpatrywać w kontekście szerszym, czyli zwiększenia nakładów w dziale 927 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
w dziale 926 Kultura Fizyczna. Chodzi tu o przesunięcia w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Tak, my wykorzystamy części środków tej klasyfikacji 853, w dziale 853 to też jest niemożliwe przesunięcia do tych klasyfikacji, których jeszcze potrzeby dotacyjne są. Poza tym 915, czyli oświetlenie ulic, placów, dróg, zwiększenie nakładów na remonty o kwotę 34 tysiące złotych i rozdysponowanie oszczędności na przetargu związanym z oświetleniem ulicy Panowej, Młodzieńczej, Pruszyma i Szafirowej. Przy czym w przypadku ulicy Szafirowej jest niekonieczność dołożenia 500 złotych. Oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie roku 500 złotych. Zmiany zamyka zwiększenie nakładów w dziale 995, w rozdziale 995. I tu mamy do czynienia ze zwiększeniem nakładów na umowy zlecenia o 15 tysięcy. Jest to konsekwencja zapewnienia pracownika, który kompleksowo zajmuje się nie tylko oświetleniem, ale również docelowo problematyką OZE i termomodernizacji. Poza tym 15 tysięcy złotych, które się zabezpieczyć na dokumentację, na właściwie oprogramowanie umożliwiające termin bardzo sesji, który bardziej może precyzyjnie odzwierciedla charakter tego wydatku niż to, co zostało użyte w uzasadnieniu. Paszportyzacja, to znaczy chodzi nam o bardzo skrupulatne ewidencjonowanie wszystkich zabawek w ogrodzyskach placów zabaw. Mamy już ich nie na tyle dużo, ale potrzebujemy po prostu oprogramowania, które w miarę sprawnie do zainteresowania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jest napisane tutaj, że to jest 50 tysięcy złotych odnawialne źródła energii w gminie Radzyń. Co to za energia i jak to jest odnawialne? Tak jest napisane. Odnawialne źródła energii w gminie Radzyń 50 tysięcy złotych. Tak, albo rzecz. Z tym, że nie jest to wydatek wprowadzany do procesu, to jest wydatek, który funkcjonuje w budżecie. Wiem. No od czerwca, jak nie wcześniej. Ja wiem, ale to rzeczywiście przygotowujemy duży, kompleksowy program montażu urządzeń o charakterze, mówimy o OZE. Jeżeli można, został złożony już wniosek. Złożony wniosek o dofinansowanie dla odnawialnych źródeł energii dla naszych mieszkańców. Prowadziliśmy nabór w efekcie, o ile pamiętam, no to jest ponad 200 mieszkańców zakwalifikowało się do tego programu. Ale są jakieś panele solarne? Czy... Różne są, między innymi. Solarne i podobne. Tak, no i został złożony wniosek chyba 10 października, o ile pamiętam, na dofinansowanie właśnie tych, tak, tych odnawialnych źródeł energii. W tej chwili no, czekamy na efekty właśnie rozstrzygnięcia. Tak, oczywiście, to jest aktualne, ale no, musieliśmy przygotować ten wniosek. Dobrze, dziękuję bardzo. Tomasz Wąsik. Ja mam takie pytanie, co prawda na komisji rozmawialiśmy tutaj troszeczkę o tym, ale mam zdarzenie podanego tej aplikacji, 15 tysięcy, z którą pan skarbnik wspomniał, że tych narzędzi jest, tak, że tak powiem, zarobki na razie póki co nie dużo. Czy może nie warto zastanowić się nad jakimś prostym Excelem? No, wiadomo, że że sama aplikacja to może jakoś do przodu jest, ale czy... Tendencja jest taka, że chcemy i będziemy paszporty zabawić całą infrastrukturę. To jest jakiś tam początek całego tego procesu i to pewnie będzie troszkę nas kosztować. Nie zapominajmy, że no to tak wygląda, bo inna jest cena oprogramowania dla osoby indywidualnej, licencji indywidualnej, a inna dla firmy, szczególnie firmy zatrudniającej tyle osób. Zwykły Windows czy Office dla stanowiska pracy w dużej firmie to jest kilka tysięcy złotych, także to są po prostu inne ceny niż dla osoby indywidualnej. Tak, ta aplikacja jest w stanie jeszcze zresztą obsługiwać coś więcej, czy to jest określony pan po prostu pracę zabaw i... Poprosimy pana kierownika Nogalskiego. Chodzi o aplikację na pracę zabaw. Aplikacja służy do ewidencjonowania na wszystkich placów zabaw. Ma bardzo duże zastosowanie w naszej gminie, ponieważ do tych zabawek dochodzi nam praktycznie co roku po kilkadziesiąt, tak? Tak jak nawet teraz zaczęliśmy je montować, tak? I wszystko jest, jest w tej, znaczy wszystko po zamontowaniu będziemy ewidencjonować do tego. Ona pozwala nam nawet na co tygodniowe sprawdzenie,
i wpisywanie, robienie kontroli, mapy, no, przeglądów, wszystko, co tylko jest związane z zabawkami, tym programem da się zrobić. A może pan kierownik by zaprezentował tę aplikację chętnie? Oczywiście. Oczywiście, możemy na którąś komisję się umówić, ja ten program przyniosę i wszystko pokażemy, co jest w tym programie. Tutaj dziękuję za zaproszenie, że możemy tę aplikację obejrzeć, natomiast nam chodziło o coś troszeczkę innego. Chodziło nam o rozwiązanie informatyczne takie, które jest na przykład modułowe, tak? I daje możliwość, żeby dołożyć kolejny moduł, bo tak samo jak potrzebujemy kontrolować plazę zabaw, pojawiają nam się w budynkach szkół windy, mamy ławki, mamy słupy energetyczne, mamy chodniki, mamy mnóstwo innych rzeczy, które pan również powiedział o potrzebie paszportyzacji infrastruktury, jak najbardziej. Natomiast pytanie jest takie, czy to narzędzie da możliwość rozbudowy, jeśli będziemy potrzebowali kolejne moduły dodać, czy jest to narzędzie na tyle optymalne cenowo i funkcjonalnie, że wybierając teraz to, jesteśmy pewni, że później, nie wiem, będziemy wybierać kolejne i to jakby będzie z korzyścią tak do finansów. Znaczy, narzędzie jest przystosowane specjalnie do placu zabaw. Tak, dlatego jest w sumie relatywnie niewielka cena. Na przykład za program drogowy musi zapłacić kilka razy więcej, żeby narzędzie to było podobne właśnie tylko było modułowe. Znaczy, tak, ale place zabaw mają swoje tak jakby kryteria i to jest stricte zrobione, wiadomo, jak jest coś do wszystkiego, no to nie zawsze się nadaje. Nie, ale chodzi o to, czy rozbudowanie tego systemu, żeby po prostu jakaś baza startowa, to będzie czegoś pierwsza, podanie poszczególnych jakichś tylko placach zabaw, ale później ewentualnie może rozszerzyć jakieś inne dodatkowe. Na placach zabaw. Ja tutaj uzupełnię może informację jeszcze. Program uniwersalny ma swoje plusy i minusy, tak? Bo pracowników referatu gospodarki komunalnej jest kilku, są podzieleni zadaniami. Jedna osoba odpowiada za drogi, inna za rowy melioracyjne, jeszcze inna za place zabaw. Zwielokrotnianie licencji, bo licencje są udzielane na stanowiska najczęściej, a nie na firmę, zwielokrotnianie licencji dla programu rozbudowanego jest dość sporym kosztem, a nie każdy pracownik potrzebuje mieć dostęp do całej bazy, i do dróg, i do rowów, i do placów zabaw, i do innych rzeczy. W tym przypadku finansowo bardziej opłaca się za zamówienie aplikacji samodzielnej, która będzie obsługiwana przez jedną osobę tutaj wyłącznie, bo nie jest to aż tak duży temat, żeby obsługiwany przez wszystkich pracowników aparatu. To będzie pojedyncza licencja. Dziękuję. Mam dalej. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Radzymin na rok 2016? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ostatnia uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzyń na lata 16-24. Proszę pana skarbnika o zreferowanie. Zmiany roku bieżącego będziemy Państwo okazję przed chwileczką usłyszeć, czyli uzasadnienie tych zmian. Natomiast pani uczynia z jedną zmianą, która wykracza swoim zakresem nowe rok bieżący, a nie było przesadzone na modernizację właściwie członku z Sikorskiego i Nowej Radzyminie z roku 2019 na rok 2017 kwota 52 tysiące złotych, a związane jest to z faktem, że chcielibyśmy w przyszłym roku zabezpieczyć kwotę 352 tysiące złotych na dokumentację projektową. To jest kwota, która odpowiada którą otrzymaliśmy, mieliśmy na ręce do 300 tysięcy złotych w przyszłym roku, czyli nie mogło się wyłączyć. W ramach zadania pula środków nie zmienia się. Przesuwamy na rady. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Radzyń na lata 16-24? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała została podjęta. Bardzo przystępujemy do realizacji 5. punktu porządku obrad. Informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Proszę panie burmistrzu.
Jeżeli Państwo pozwolą, to ja najpierw odczytam taką obowiązkową informację o decyzjach dotyczących ustalenia renty planistycznej w roku 2016. Zgodnie z artykułem 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawia okresowo odpowiednio do potrzeb co najmniej raz w roku na sesji Rady Gminy informacje o zgłoszonych żądaniach w sytuacji, kiedy w związku ze zmianą planu miejscowego korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone oraz informacje o wydanych decyzjach ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz wobec faktu jej zbycia w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, tak zwaną rentę planistyczną. W związku z powyższym informuję, że na dzień 24 października 2016 roku w roku 2016 wydanych zostało 15 decyzji ustalających rentę planistyczną na łączną kwotę 78 616,20 zł. W tym jedna decyzja ustalająca rentę planistyczną w związku z zamiarem zbycia nieruchomości. Decyzje dotyczyły działek położonych w obrębach Radzymin 0509 i 0103, Emilianów, Stare Załubice, Sieraków, Łyżyska, Wiktorów i Arciechów. Nie zgłoszono żądań odszkodowania za poniesioną szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, które zadziały się od poprzedniej sesji, zakończono pracę na ulicy Witosa w Radzyminie, nastąpiło jej otwarcie. W ogóle dobiegają końca prace, które zostały przewidziane w budżecie, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w tym roku. Trwa w tym momencie wykonywanie nakładek asfaltowych w ulicy Radosnej, Wiktorowie, Dąbrowszczaków w Zdolowicach, Kozia Góra w Nadmi, Pomosta Dziewiątecia w Nadmi. Same asfalty zostały fizycznie już położone. Teraz trwa wykonywanie poboczy z Pruszywa. Trwają również prace remontowe na ulicach Daszyńskiego i Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. To jest inwestycja, która została dofinansowana w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Zakończono również prace budowlane przy budowie miasteczka rowerowego w Słupnie. Trwa w tym momencie wykonywanie inwestycji oświetleniowej w tym miejscu. Część tej inwestycji została wykonana już. Trwają prace prowadzone przez firmę N-Projekt na inwestycji nadbudowy zespołu szkół imienia księżnej Eleonory Czartoryskiej. Wprowadzono w teren firmę Zawód, która będzie prowadziła inwestycje nadbudowy szkoły podstawowej nr 2 w Słupnie. Z zadań, które projektujemy, została wydana nieprawomocna jeszcze decyzja z RIT na budowę ulicy Maczka w Radzyminie. Czekamy na uprawomocnienie się zgłoszenia ulicy Cichej w Radzyminie. To nastąpi w ciągu kilku dni, potem firma Agbud wejdzie w teren, zacznie tę inwestycję realizować. Trwają również prace projektowe związane z projektami Klubu Sportowego Mazur i rozbudową szkoły podstawowej w Starych Załubicach, oddziały przedszkolne. Projektowanie ciągu ulic Arnoldowej Kochanowskiego, kiedy spotkamy się wraz z nową organizacją ruchu, jak również ciągu dróg w Słupnie i Nadmie, Klubowej, Wodnej, Przejściowej, Cichej oraz ogłoszonych projektów Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówka. Trwa również projektowanie ulicy Strzelców Gruzińskich w Radzyminie i projektowanie ulicy Lipowej i Azariowej w Cegielni. Od ostatniej sesji złożono również trzy wnioski o dofinansowanie zewnętrzne. To jest projekt, co do którego podejmowaliście Państwo uchwałę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzw. Zielony Radzymin, czyli utworzenie przestrzeni parkowych. Złożono właśnie wspomniany wniosek na odnawialne źródła energii na kwotę nieco ponad 10 milionów złotych i na dofinansowanie budowy budynku komunalnego, który został przez nas zaprojektowany. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 6 punktu porządku obrad. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji. Dostaliście Państwo w materiałach odpowiedzi na wnioski. Czy są uwagi i pytania do tej części obrad? Nie widzę. Może jednak. Ewa Całka. Ja prosiłam o wsparcie przy usunięciu gałęzi zaciemniających reflektor na boisku Orlik. W odpowiedzi miałam, że zostało przekierowane do powiatu, a ja dlatego się zwróciłam do nas, ponieważ pracownicy powiatu sobie nie poradzili. Tam jest, już byli wcześniej i sobie
sobie nie poradzili, nie mieli podnośnika, nie mieli czegoś tam, nie mieli czegoś tam. Może jakimś tam, w tej chwili już jest jesień i nie będzie tego problemu, ale myślę, że jeszcze na wiosnę warto byłoby... W terenie gminy tego zrobić nie możemy, ale postaram się dobrze dopiąć, żeby pracownik swoim, żeby powiedz swoim pracownikami to wykonał. Tomek, proszę. Tomek, no pytam, proszę, przyszliśmy już do realizacji wniosku o sesji, czy przeoczyłem, może jesteśmy przy realizacji wniosku z poprzedniej sesji. Można? W ramach tego punktu. Tak, tak, proszę. Chciałbym serdecznie podziękować za tak powiem, większości wypełnienia tych próśb mieszkańców, które do mojej pośrednictwa przedstawiłem w wnioskach na sesji, szczególnie z uwzględnieniem kwestii panią ze struktury na ulicy Różewicza, przejście z osiedla Rejmonta do szkoły podstawowej, z zespołu szkół podstawowej gminy Lewicza Aktorskiej. Serdecznie dziękuję. To jest bardzo ważne ze względu, że tak powiem, że szkoła zostanie przywrócona, dzieci wysłane przez nie do szkoły, jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla dzieci. Niemniej mam też kilka takich, powiem szczerze, takich uwagi, bo wprowadziło mnie w błąd pewna rzecz, na przykład wniosek, który składałem na majowej sesji 31 maja, czy też wcześniej ponowiłem na ostatniej sesji, dostałem całkiem inną odpowiedź niż w maju. W maju to powiem odnośnie, chodzi odnośnie progu zwalniającego, w sensie takiego, może nie zwalniającego, to wymuszającego zmniejszenie prędkości pomiędzy wyniesionymi skrzyżowaniami, przejściami do pieszych na ulicy Rejmonta. W maju dostałem odpowiedź, że została zlecona organizacja roku dla tego przedsięwzięcia. Na ostatniej sesji odpowiedź dostałem, że taki oto punkt nie zostanie wykonany w tym miejscu. Nie ukrywam, że w powiacie też sprawdziłem sytuację, jak to w powiacie, że powiem, że się sytuacja wygląda. Kolejnym punktem jest odnośnie za pośrednictwem, że tak powiem, społeczności klubu Mazur, który prosił o wykoszenie przy parku Street Workout, tak, terenu przy Gminie Sądnego. Zostało napisane, że tak powiem, że to jest gestii klubu. Być może tego oczywiście klub zbał ten obiekt. Ale niestety na rozpostrzeniu klubu nie mamy takiej posiadki, która, że powiem, mogłaby wykonać tą relację zieleni w tym miejscu. Zawsze, że tak powiem, posiłkowaliśmy się tego klub jako właściciela tego terenu, bo właściciele stowarzyszenia, przypomnę, przekazało teren miastu. Miasto jest, że powiem, właścicielem terenu i prosiliśmy się o to w tym miejscu bezpośrednio, bo jeżeli chodzi o obiekt boiska czy obiekt, że tam, gdzie można dojechać kosiarką, którą posiadamy, jak najbardziej konserwacja jest prowadzona, no a w tym miejscu akurat nie możemy. No, cyklicznie, że tak powiem, posiłkowaliśmy się pracownikami z urzędu, tylko pozwoliłem sobie zrobić ten wniosek. No i tu ten sam odpowiedź, że to leży w ramach klubu. Tylko tak chciałem, żeby zwrócić na ten problem, że po prostu nie posiadamy, że jako klub nie posiadamy tego sprzętu, żeby można w tym miejscu ten obrót dostępny cały wylądować. Dziękuję. Wyjaśnienia w przypadku organizacji roku doszło do pewnego porozumienia, bo została zlecona rzeczywiście organizacja roku na ulicy Palantysza wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Rejmonta i fragmentem ulicy Rejmonta. Natomiast stąd jakby wynikała ta odpowiedź w maju, może pośpieszna i może nieprecyzyjna z naszej strony, przepraszam. Natomiast w kwestii progu zwalniającego, przyznam szczerze, że odpowiedź jest taka, bo nie bardzo widzę osobiście przestrzeń dla takiego progu w tym miejscu. Tam są dość bliskie odległości od siebie, bo to jest może z 300 metrów dwa wyniesione skrzyżowania. No, ciężko odpowiedzieć. Ja osobiście, gdy mam się wypowiadać, to nie widzę przestrzeni dla takiego progu jeszcze pomiędzy nimi. Projektowanie organizacji ruchu Rejmonta wisiały właśnie przejść do pieszych. Rozmawialiśmy na temat właśnie, że ten próg może faktycznie nie jest potrzebny właśnie w argumenty, który pan burmistrz przytacza. Z tym, że daliśmy sobie czas na sprawdzenie tego po prostu, tak, czy owe przejścia wystarczą. Mieszkańcy do mnie się zgłaszają za pośrednictwem bezpośrednim i za pośrednictwem różnych mediów. W sensie społecznościowych, że po prostu dalej czują się niebezpiecznie. Tam jest, że powiem,
gastronomiczny, że powiem, dwie pizzerie funkcjonują życiem, może przynosi tak nos, nos teraz Emina też tam się toczy, tak, szczególnie urzędowy, więc to jest jakieś zagrożenie, dlatego ta, moja prośba, nasz przedstawienie tej prośby, tym bardziej, że po prostu no, nie chodzi nam o technologię, aby przejść po progu, no i razy poszło na tego przodu, że nie chodzi nam o przejść przejazd taki próg, który musiałby jakieś oddziaływania, że tak powiem, czy jakieś niedogodności, tylko chodzi o taką szykanę, która zwalnia po prostu przy wolnym przejeździe, przy prędkości minimalnej, znaczy w tym miejscu zamieszkania, bezkolizyjny przejazd po prostu, nie tylko to całe wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Czy do tej części Piotr Jambalski? A ty nie śpiewasz, ty jesteś mniejszy. Jedną mam uwagę, jeśli chodzi o, znaczy uwagę, w zasadzie pytanie, bo pisałem tutaj o, bo ponowne uruchomienie latarni na odcinku od Rąda Halera do Polski, to są takie destylizowane latarnie na zabytkowe, one się już od dość dawna nie świecą, w tym miejscu w centrum miasta jest dość ciemno, dostałem odpowiedź, że właśnie świecą, ponieważ no, w ramach bieżącego utrzymania nie uda się tego naprawić, tam jest jakiś problem z linią, z otablowaniem, które jest zalewane. No i jednocześnie tutaj informacja, że w ramach przetargu na wymianę całego oświetlenia na energooszczędne, nie wiem, czy jak pan to rozumie, czy to będzie zrealizowane, czy ta wymiana jakby przewiduje też możliwość takich napraw większych niż bieżące, ale tak po części to chciałbym zapytać właśnie, no bo o ile sobie wyobrażam wymianę tych latarni takich zwykłych, sodowych i jakieś tam analogowe, to co z tymi stylizowanymi, czy one też mogą być, ale będą modernizowane, wymieniane, czy tam się pojawiły roku żarówka, nie wiem, przetarg będzie zawierał wymianę lamp sodowych na LED-owe. Lampy, czy wiszą na słupie dedykowanym do oświetlenia ulicznego, czy wiszą na słupie należącym do PGE, czy wreszcie wiszą na słupie stylizowanym. To akurat z punktu widzenia przetargu nie robi wielkiego różnicy. Robię tylko taką różnicę, że dla tych lamp zapewne nie będą nadawały się uniwersalne lampy LED-owe, tylko pewnie jakieś dedykowane o nieco innej naturze. Przetarg będzie zawierał również wymianę tych elementów infrastruktury, które jest niezbędne do tego, żeby to oświetlenie mogło się zaświecić. Jeśli na jakimś fragmencie oświetlenia, tak jak mamy jest na tym rynku właśnie, ono się nie świeci z uwagi na usterkę innego elementu, to będzie to przedmiotem tego przetargu. Ja tylko uzupełnię, że w tym miejscu problem zaczął się w momencie, w którym źle dobrano klosz do słupa. Dlatego, że zwarcie tam zrobiło się nie dlatego, że zostało zrobione okablowanie podziemne czy w słupie, tylko woda rozstawała się w wyniku jakby podsiąkania do klosza od tego uchwytu, od mocowania, tak? I w wyniku tego zwarcia spaliła się instalacja okablowania. I w tym momencie jakby nie wystarczy zmienić sam klosz na oszczędny, znaczy na szczelny, tylko również wymaga to głębszej inwestycji polegającej na wymianie okablowania, którego część znajduje się również pod ziemią. Dziękuję bardzo. Kalinajsa. Dziękuję bardzo. Czy przewodniczący i burmistrzowie mają to przy sobie? Tak. Tak? Numer 9, ten pierwszy numer 9, no i ten drugi, bo tata już Jędraszek jest pod tym drugim. Ten pierwszy 9. Poprosiłem, żeby radni widzieli o tym, poprosiłem o stop obycia, bo coś takiego na pasach na rogu ulicy Norwida i ulica Konstytucji 3 Maja z powodu, że mała dziewczynka została tam zatrącona, a ludzie, mieszkańcy i nie tylko osiedle Wiktorii, ale nie tylko Słowackiego 51, ale od tygodnia już słyszałem kilkakrotnie od innych ulic mieszkańców, innych mieszkańców w ogóle Radzymina, żeby chcieli coś takiego. Dostałem odpowiedź od burmistrza gminy, spokojna głowa, nie ma problemu. Tylko tam, gdzie zostało tak, że szkoła jest za to odpowiedzialna, spokojnie, ja pójdę do tej szkoły i też zapytam dalej dyrektorkę. Chodzi mi o to, żeby było dobrze oznakowane ulicznie, drogowo, bo nawet tam nie ma znaku, że tam jest szkoła, nie ma tej żółtego znaku ulicznego z małą dziewczyną, z lizakiem, pokazują, że tam jest szkoła tuż obok, naprzeciwko, nie ma tego i również dobrze byłoby, gdyby nie ma tego autostopowiczaka, który zatrzymuje samochodów, niech będzie na przykład światło migające, że jest szkoła, albo inaczej
tak jak mówiłem, może być ten znak szkoły, ten uliczny znak, że mało dziewczynkę z lizakiem, że jest szkoła. Bo tam jednak jest szkoła, naprzeciwko tych przypadków, tak? Tyle chciałem powiedzieć, tylko żeby to zostało oznakowane. Czy jest taka możliwość, żeby było światło migające, albo chociażby znak uliczny drogowy tą małą dziewczynką z lizakiem? Teoretycznie jest taka możliwość. Zwrócimy się do właściciela drogi, żeby doznakował, doświetlił to skrzyżowanie, bo jest to droga wojewódzka. Dobrze, ja tak domyśliłem się, że tak jest, tak? I też ja mogę panie burmistrzu jedną tego obserwację, bo ja szedłem tą ulicą jako samochód, jeżeli burmistrz wie, o co mi chodzi. Udawałem samochód, tak? Na piechotę. Nie, ja szedłem tą ulicą. I akurat ktoś tam stał przy tych przejściach po prawej stronie, jak się idzie od Wołomina do Radzymina. I powiem panu burmistrzowi, że jest taka drzewa po prawej stronie, który naprawdę zasłania pierwszych zamierzających iść tymi pasami. I to drzewo trzeba albo szczuplić strasznie, albo ciąć, albo nie wiem co, ale to drzewo naprawdę strasznie zasłania ludzie, którzy zamierzają iść tymi pasami. Więc albo zniemy to drzewo, albo i światło migające to wojewoda, albo i znak uliczny jest tą małą dziewczynką z lizakiem, że chociaż żeby kierowcy jadą z Wołomina do Radzymina widzieli, że kurde tam jest szkoła i mogą być tam dzieci, tak? Dziękuję bardzo. O, bardzo cię proszę. Możemy na bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zanotowane. Będę ścigał. Czy do tego punktu programu są jeszcze jakieś pytania? Już nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do ostatniego punktu obrad sesji Rady Miejskiej. Wolne wnioski i informacje. Zanim ja Państwu przekażę głos, kilka ogłoszeń drobnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mam obowiązek przedstawić radnym informacje o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za ubiegły rok. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2016 roku. Urząd Skarbowy nie przesłał jeszcze analiz oświadczeń. Jeśli będą jakieś uwagi, to radni, których będą dotyczyły te uwagi, zostaną oczywiście o nich poinformowani. To pierwsze z ogłoszeń. Do biura rady wpłynęło zaproszenie do radnych Rady Miejskiej w Radzyminie. Ja pozwolę sobie je teraz przeczytać. Towarzystwo Przyjaciół Radzymina oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin zapraszają Państwa radnych Rady Miejskiej w Radzyminie na wieczór patriotyczny w 98. rocznicę odrodzenia Polski. Ta uroczystość odbędzie się 10 listopada o godzinie 18 w sali koncertowej imienia Fryderyka Chopina w Radzyminie. Program pokrótce wygląda następująco. Droga do niepodległości, film, hymn Rzeczypospolitej Polskiej, słowa o ojczyźnie i życzenia dla niej, pieśń Przyjaciół Radzymina, Noc Muzeów, to znaczy program artystyczny uczniów zespołu szkół w Słupnie, kolejne wręczenie aktów honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, kolejne wspólne patriotyczne śpiewanie, na końcu toast za pomyślność ojczyzny. W imieniu organizatorów przekazuję Państwu radnym tę informację i również serdecznie zapraszam 10 listopada, godzina 18, sala koncertowa. Kolejna informacja ode mnie jest taka, że z uwagi na wycofanie z porządku obrad jednej z uchwał, jak również wniosku pana burmistrza, informuję już dzisiaj radnych, że na najbliższy piątek, na godzinę 16, zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której będziemy procedowali nad tą uchwałą. W kwestii technicznej materiały, zaproszenie na sesję nadzwyczajną, jak również materiały dotyczące przebiegu tej sesji zostaną Państwu doręczone mailowo. Nie będziemy doręczać tych materiałów w wersji papierowej czy też na płytach, więc Pani Kierownik przekaże Państwu radnym taką przypominajkę na SMS-em. Proszę spojrzeć na maila. Tam znajdują się materiały na najbliższą sesję. Piątek,
godzina 16, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Rozpoczynamy wolne wnioski. Rozumiem, kolega Kevin Ace. Tak, ja tylko o propos tego, szanowny panie przewodniczący, mnie nie będzie na tej sesji nadzwyczajnej, żeby to jasne. Dziękuję. Dobra. Pan mieszkaniec chciałby zadać. Tak, ja chciałem zapytać o tą opłatę taką od podziału działki po Matyjacencku, bo właśnie jestem w takiej fazie życiowej, że właśnie mam działkę do dania dzieciom i sobie ją podzielę na działki. I o co mi chodzi? Chodzi mi o kwotę, jaką od danej działki mam zapytać. Przechodziłem cały urząd, łącznie z panem burmistrzem, i nie dowiedziałem się, ile od działki 9400 ja zapłacę. Jaka to będzie kwota? Powiedziano mi, że dopiero się dowiem po fakcie, ale po tym fakcie to mnie to nie interesuje, bo ja może nie będę miał kasy, żeby przyjść do urzędu ją zapłacić. I podzielić dzieci. Mogę skrzywdzić pozostałe, dać tylko jednemu, bo może mi to się nie opłaca. Panie, opłata dezenczka z tytułu podziału nieruchomości naliczana jest w taki sposób, że jeśli w wyniku podziału nieruchomości... Pan już ona, raz to tłumaczył, mi chodzi o to, że... Ale zadał pan publicznie pytanie, to ja publicznie odpowiem, bo pan nie dostanie takiej odpowiedzi. Ja panu powiem, dlaczego pan nie dostanie takiej odpowiedzi? Dlatego, że ta kwota w tym momencie nie jest znana. Nie jest znana dlatego, że on dokona podziału nieruchomości. Robiony jest operat szacunkowy, który zbada różnicę w wartości między tym, co pan ma w tej chwili i co pan będzie miał w wyniku podziału. Jeśli orientacyjnie chciałby pan zbadać, jaka to jest kwota, może pan zamówić rzeczoznawcę, który zbada panu, jaka będzie wartość nieruchomości po podziale i wtedy pan zobaczy, jak zmieniła się różnica w wartości, a opłata adiutancka jest procentowa od tej właśnie różnicy. Natomiast i tak gmina będzie wykonywała operat, który zamówi po podziale. Panie burmistrze, jeżeli rada uprzednia, nie ta, uchwalała tą ustawę, no to ta ustawa w moim rozumieniu działa jak złodziej. Bo się wsadza rękę do kieszeni, co jest, to się chwyta, bo ja jak przychodzę, płacę podatki, to powinienem uzyskać konkretną odpowiedź. Nie brać jeszcze rzeczoznawcę, tylko wy żądać ode mnie podatku, to powinna być to kwota jakaś określona. I konkretna, jest, bo ja na tej podstawie podejmuję decyzję, czy pan mnie rozumie, ja tego nie handluję, to są wirtualne pieniądze w moim rozumieniu, bo ja nie mam żadnych wartości i od wirtualnych pieniędzy muszę zapłacić konkretny podatek do urzędu. I ja na tej podstawie muszę podjąć decyzję, czy ja mam ją podzielić tą działkę pomiędzy wszystkie dzieci, czy mam dać jednemu, czy ewentualnie przynieść na zasadzie tej ustawy Bieruta i oddać urzędowi całą tą działkę. No bo tak to wygląda. Gdzieś jak się pyta ludzi, sprzedają, zapłacą rentę planistyczną i tą od podziału, to niewiele zostaje z wartości działki dla tego, który ją ma. Bo urząd uzurpuje sobie takie prawa zgodnie z ustawami tam z wiejskim, no bo to urząd może brać, może nie brać, bo to panowie radni z poprzedniej rady to ustalili. Że takie zadania dotyczą wszystkich. Nie jest pan pierwsza osoba, która staje przed takim dylematem. Ale nie. Proszę dać mi powiedzieć, bo ja panu nie przerywałem. Nie jest pan pierwszą osobą, która staje przed odpowiedzią na takie pytanie. Natomiast może pan sobie zgrubnie wyszacować tę kwotę, a bliżej pewności będzie pan wtedy, kiedy pan zamówi usługę rzeczoznawcy i rzeczoznawca wykona panu operat. Wtedy będzie pan mniej więcej wiedział, ile to będzie kosztowało. Natomiast na 100% potwierdzimy to wtedy, kiedy po dokonaniu podziału zamówimy rzeczoznawcę, który nam taki operat przygotuje. No właśnie, ale na jakiej podstawie, jak sobie mogli wyszacować? O to mi chodzi. Dotychczas? No, powiedziałem panu, zamawia pan usługę. Z księżyca jakieś dane, no bo ja rozumiem, że to są z księżyca dane brane, bo weźmie sobie pan jakiś rzeczoznawca, sobie ustali jakieś tam wirtualne ceny i ja w tej sytuacji nie sprzedaje, tylko daje to synowi, czy córce, czy komuś. Rzeczoznawcy są związani przepisami, ustawami, rozporządzeniami i oni do cen biorą ceny transakcyjne z danej jednego firmy. Nie są ceny wirtualne, to są te ceny, które w aktach notarialnych zostały przez mieszkańców uwidocznione na potrzeby transakcyjne. Czyli ktoś kiedyś w takich lub podobnych cenach dokonywał sprzedaży ziemi w tej okolicy. No tak, ale jak działka jest cała i ją się podzieli, to tam się wiele wartość nie zmieni. Właśnie ja bym chciał wiedzieć, jakie to są sumy. Jeśli wiele się wartość nie zmieni, to pan niewiele zapłaci. Natomiast tak jak panu powiedziałem, no ale to jest wszystko jeśli, a nie chodzi o konkretnie. To jest działanie urzędu na zasadzie, że pana, jeszcze wracam. Pan oczekuje odpowiedzi na pytanie, czy jutro będzie panu deszcz.
Nie, nie, nie. Jutro będziemy wiedzieć, czy będzie badał. Jeśli pan badał wiesz, tylko ile ja muszę zapłacić za dane działki. Dziękuję bardzo, Piotr Hempelski. Panie Piszu, może tutaj panu pomogłoby, nie wiem, przedstawienie jakichś danych, chociażby, no wiadomo, że nie, żadnej działki się nie da działka do działki porównać, ale może chociażby w ramach zasianego obrębu, czy jak, bo może panu chodzi o to, jak kształtują się plus minus, jakie to są kwoty, tak, od, nie wiem, 1000 metrów, od hektara, tak, podzielonego, może to w jakiś sposób by panu pomogło. Podjąć decyzję, tak, bo wydaje mi się, że pan chyba w tym momencie w ogóle nie wie, jakie to są... Tak, tak, w ogóle jestem zielony. Rozumiem, dziękuję. Tak, zróżne informacje możemy przedstawić, natomiast nie może pan podnieść się do swojej nieruchomości na 100%, dlatego że to w odniesieniu do pana nieruchomości będzie sporządzany operat. Także ten operat może wykazać zarówno, że pana nieruchomość jest droższa lub jest tańsza od tego, co nie panu zaprezentuje. Także przed momentem wykonania podziału nie uzyska pan w tej, ani w żadnej innej gminie 100% zapewnienia, ile ta opłata będzie wynosić, dlatego że nie mamy wykonanego operatu po podziale pana nieruchomości. Tak, ale są obręby i w danym obrębie wiadomo, w jakich sumach kształtuje się cena tam za metr, czy za działkę, czy za ile. Na tej podstawie, jeżeli się żąda podatku od obywatela, można opracować jakieś kwoty, ile on będzie musiał za to zapłacić. Bo ja mówię, jeżeli ja sprzedaję, to jest punkt jeden. Są pieniądze, sprzedałem działkę, nie mam pieniędzy, przynoszę do urzędu. Ale w tej chwili, jak ja oddaję to dzieciom, to ja muszę pójść wziąć pożyczkę za to, że ja daję dzieciom swoją działkę i przynieść do urzędu od podziału, bo zapłacić pieniądze. Ewentualnie skrzywdzić dwoje czy troje dzieci, które mam, dać jednemu w całości i wtedy jest po sprawie. Tak to wygląda, taka jest życiowa sprawa. I jeżeli będzie się tak podchodziło, to nawet jeszcze to działa w inną stronę, w kwestii rozwoju miasta, bo jeżeli ja mam podzielić działkę i ktoś ode mnie będzie chciał spoza terenu się pobudować, ja mam zapłacić rentę planistyczną i jeszcze to, bo tak ludzie tu sprzedają na terenie Radzymina, to temu, który sprzedaje działkę, niewiele zostaje, bo tak zapłaci inne koszty i przyniesie do urzędu tą daninę, którą sobie urząd żąda, to się nie opłaca tego sprzedawać i będzie... Nie będzie rozwoju miasta, bo nikt się nie będzie budował, bo nikt nie będzie sprzedawał takich działek, tak jak ja mam taką działkę. No. Dziękuję bardzo. Czy pani kierownik Berta coś dodać odnieść do tego? Ja już wszystko panu dwukrotnie tłumaczyłam, pan był u nas no, w referacie, tłumaczyliśmy, tak jak powiedziałam, dopiero wycena pozwoli powiedzieć, jakiej wysokości będzie ta opłata, bo jutro nas to bierze pod uwagę. Czy przez działkę przechodzą, czy jest to teren podmokły, czy przechodzą jakieś media, czy jest na przykład idzie linia wysokiego, średniego napięcia, bo to wszystko ma wpływ na działki, więc nie można w tej chwili, na tym etapie podać, jakie to będzie wielkości, będą pieniądze, a też nie można się sugerować innymi, bo każdy ma inne warunkowanie. Jeśli my coś panu powiemy, to pan powie, że bo my powiedzieliśmy tyle, a wyszło w operacie tyle. Tak jak powiedziałam, nie jest to fair, nie jest to fair, bo ja muszę no wiedzieć, to nie żyjemy w państwie prawa, tylko bezprawia. Tak, bo jeżeli ja mam zapłacić pieniądze, to muszę wiedzieć, jakie pieniądze, ja muszę podjąć decyzję. Powiem tak, że pan powinien iść do urzędu skarbowego i oni panu naliczą szybko, ile tam z metra biorą. Skarbowym też swoją prostą. Pan, że urząd skarbowy, urząd gminny, jeszcze do tego pan opłaci wszystko i czasami trzeba dobrać pożyczkę, żeby sprzedać działkę. No tak, proszę pana, w obecnej rzeczywistości mieliśmy żyć w demokracji, a żyjemy gdzie? Jaka to jest demokracja, proszę pana? Jak tu nikt nie ma racji. Tomasz Wąsik, jeszcze odnieść się do tego poprzednio, to pan może pan doradzić jak prywatnie, że to, że źle powiem, uda się do wiatry, bo to i tak będzie podział wykonywał. A z tego, co ja wiem, że jak mają swoje doświadczenia, stosunkowo pan określi te opłaty, bo mają doświadczenia na co dzień. Dziękuję bardzo. Zanim kolejny głos oddam komuś, panie kierownik, przypomniałem, że ja powinienem państwu radnym również przedstawić sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015 przedstawione przez pana burmistrza. Pan burmistrz burmistrzowi Radzymina odnośnie urzędników czy też osób zobowiązanych, między innymi do złożenia takich deklaracji zobowiązani są zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownicy jednostek
organizacyjne gminy, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. I tak, burmistrzowi Radzy Gminy złożono za 2015 rok 27 oświadczeń majątkowych. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w wyżej wymienionym terminie, to jest do 30 kwietnia 2016 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych burmistrz stwierdził 7 nieprawidłowości. Osoby, które były wymienione w tym piśmie, zostały przez burmistrza zobligowane, poinformowane o występujących nieprawidłowościach i jednocześnie pouczone o obowiązku stosowania kryteriów staranności, kompletności, rzetelności i zgodnego z prawdą wypełniania oświadczeń majątkowych. To tyle tytułem informacji dla radnych. Kolejne wolne wnioski tu są. Pan Sołtys Zawad. Jeżeli nie ma chętnych, ja chciałbym, korzystając z okazji, że jest większość radnych, zwrócić się o przychylność w rozpatrywaniu budżetu na kolejny rok. O przychylność dla mieszkańców Zawad. Podjęcie decyzji o uznaniu funduszy na nałożenie nakładki na odcinku 600 metrów, tam jest około 300 tysięcy przewidziana kwota. Apelowałem już w zeszłym roku, niestety nie udało się tego zrealizować, także jeszcze raz chciałem tutaj przed Państwem wystąpić, żeby może w tym roku się uda. Miałam nadzieję, że tylko z obiecanym między innymi pana burmistrza, że ta inwestycja w przyszłym roku będzie sfinalizowana. Tego jeszcze przypominam. I drugi problem, z którym się chciałem zwrócić, to jest sprawa eternitów, którego zalega w naszej gminie bardzo duża ilość. Firmy odbierają to w bardzo długich terminach, gdzie załóżmy 2-3 lata ten eternit leży obnięty na palecie, powie się już w wielu przypadkach, jak widzę, zwietrzała. I w zeszłym roku firma przyjechała, odebrała z jednej nieruchomości jedną paletę, natomiast drugą paletę zostawiła i to jest problem dla mieszkańców, gdyż miało być odebrane już w zeszłym roku. Paleta waży około 2 ton. Mieszkańcy nie może tego sam tylko jakoś przenieść w inne miejsce. W tym roku przyjechał samochód, przestawił tą paletę znów tam, w innym miejscu znów ją zostawił. Natomiast tego eternitu, to choćby w Zawadach, to było pytam na, załóżmy, czy około 40 ton, w tej znajduje. Natomiast jeżdżąc po okolicznych wioskach i działkach, obserwuję, że mieszkańcy tracą cierpliwość, po prostu przemieszczają jakimiś znanymi tylko sobie sposobami te palety do lasu, stoją na takich drogach, których mało uczęszczanych i apelowałbym o rozwiązanie tego problemu. Są pieniądze, ja myślę, z jakichś innych tych programów, czy z programu rewitalizacji, czy innych, które takie te na przykład ochrona środowiska, żeby przyspieszyć ten proces, bo to rośnie lawinowo ilość tych elektryków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piotr Węgelski. Ja tutaj mogę się zgodzić z panem Sołtysem, bo sam zgłaszałem tutaj, że w kwietniu albo w maju eternit, który stał przy drodze, przy lesie, przy wjeździe do Ciemnego w stronę Wołomina. No i on dalej tam stoi, mimo się tyle, że chyba został ustawiony na paletę, został zafoliowany, natomiast no, to już minęło pół roku i on dalej tam jest. Więc nie wiem, w jakiej częstotliwości ten eternit jest gminy odbierany, ale myślę, że warto byłoby go zrobić. Dziękuję bardzo. Ewa Całka. Ja myślałam, że skorzystam z obecności pani przewodniczącej Rady Doneckiej, ale może pan burmistrz będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie. Mamy już zaraz listopad i chciałam zapytać, czy jest nadzieja na realizację inwestycji pod tytułem nakładka na odcinku na ulicy POW, bo czy nie będzie to uzależnione od... To jest szerzej niż nakładka. Nie chciałbym tego tak spłycać zaangażowania powiatu na ulicy POW, bo poza nakładką to jest regulacja rynsztoków, elementów odwodnienia oraz chodnika od ronda do ulicy Leśnej, także dość szeroki remont. Z tego co wiem, lada moment firma PBDIM wejdzie na tą ulicę. To jest ta sama firma, która wykonuje nakładki asfaltowe na naszych drogach, także oni już kończą właściwie zaangażowanie w nas w gminie i swoje siły mają przenieść właśnie na ulicę POW. Dziękuję bardzo. Ja mam zakończenie. Ja chciałam serdecznie podziękować panu Robertowi
za wykonanie organizacji ruchu w miejscowości Mokry i w miejscowości Łosie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej wniosków, zatem zamykam 28. sesję Rady Miejskiej w Radzyminie. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi.